Więc oficjalnie rozpoczynamy nasz drugi dzień. Witam wszystkich zgromadzonych, gości, tych, którzy będą dzisiaj mieli swoje prelekcje. Dziękuję wam bardzo za to, że jesteście. Przypomnę, że organizatorami tego sympozjum jest Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza imienia Wincentego Pola, to jest nasz partner, parafia świętego Andrzeja Boboli i Towarzystwo Bobolanum, które funkcjonuje przy naszej parafii. Patronaty honorowe naszego sympozjum, minister edukacji narodowej, ksiądz arcybiskup Stanisław Budzik, u którego dzisiaj byliśmy rano z księdzem prałatem Niżnikiem na kawie, oraz marszałek województwa lubelskiego, pan Jarosław Stawiarski. Partnerami naszego przedsięwzięcia, które od wczoraj trwa w naszej parafii, jest Ministerstwo Edukacji Narodowej, Bezpieczna Lubelszczyzna oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna imieniem Henryka Łopacińskiego w Lublinie. Polecam od razu wystawę, która jest w krużganku, w przedsionku naszego kościoła. Wszystkie zbiory związane z naszym patronem biblioteka nam udostępniła i mam nadzieję, że to też będzie kolejny taki piękny zaczynek do tego, by odkrywać jeszcze mocniej naszego patrona. Przypomnę, że całe nasze doświadczenie tego sympozjum jest związane z taką bardzo ważną refleksją, abyśmy oprócz naszej duchowości, która widząc po nabożeństwach 16, jak wspaniale się rozwija, była również refleksja intelektualna, z której będziemy mogli czerpać. I wiem, że to doświadczenie będzie procentowało. Mam taką pełną nadzieję, dlatego już teraz dziękuję, że ksiądz prałat Józef Niżnik jest z nami od samego początku. Od wczoraj bardzo poważnie potraktował nasze zaproszenie, bardzo poważnie nas potraktował, co jest dla mnie też bardzo cenne i ważne. Mam nadzieję, że jego pierwsza wizyta w naszej parafii nie jest ostatnią wizytą, a wręcz przeciwnie, to rozpocznie dopiero prawdziwą przyjaźń między sanktuarium świętego Andrzeja Boboli w Strachocinie, a parafią świętego Andrzeja Boboli w Lublinie. To jest w końcu nasz główny patron, który nas łączy, więc tutaj prałacie za bardzo nie masz wyjścia. Byście tutaj zaadoptowaliśmy, jesteś nasz w Lublinie. Chciałem teraz oddać głos pani Jasi Bigalskiej. Ona jest osobą, która prowadzi, króciutko nas prowadzi, co się działo wczoraj i będzie prowadziła kolejne panele. Przypomnę, że jest oczywiście kawa, herbata. Po spotkaniach zawsze tam można pójść, aby się posilić. O 18:00 msza święta, której będzie przewodniczył ksiądz prałat Józef Niżnik, z kazaniem, które wygłosi, a po mszy świętej będzie jeszcze dodatkowe spotkanie, świadectwo osobistych kontaktów księdza prałata z naszym patronem, świętym Andrzejem Bobolą. Powiem wam, że ja od wczoraj tak mam to szczęście, że i słucham, ale i obcuję z księdzem prałatem. Dużo mamy czasu na rozmowy. No, Bogu dziękuję za ten czas. Uda nam się. Szczęść Boże. Jesteśmy na kolejnym dniu spotkania poświęconemu świętemu Andrzejowi Boboli. W dniu wczorajszym w Szkole Wyższej Społeczno-Przyrodniczej imienia Wincentego Pola rozpoczęliśmy sympozjum, na którym rektor tej uczelni, profesor Witold Kłaczewski, krótkim wykładem wprowadził nas w historię burzliwego XVII wieku, okresu, w którym żył i działał święty Andrzej Bobola. Następnie wysłuchaliśmy refleksji doktora Zbigniewa Barcińskiego na temat inspirującej roli świętego Andrzeja Boboli w kształtowaniu charakteru i samowychowaniu świętego Andrzeja Boboli oraz profesora Adama Bieli, dojrzewanie do świętości świętego Andrzeja Boboli, refleksje psychologiczne. A więc skupialiśmy się na tych refleksjach, w tych refleksjach, na poznaniu sylwetki młodego zakonnika,
młodego księdza, kaznodziei, misjonarza Polesia, łowcy dusz, jak był nazywany, i jego męczeństwa w połowie XVII wieku. Te nasze refleksje, refleksje i rozważania, te nasze pytania i pogłębił znacznie ksiądz prałat Józef Niżnik, który jest znawcą wszystkich źródeł, wszystkich, do których udało mu się dotrzeć, informacji o świętym Andrzeju Boboli, a także tych metafizycznych informacji, o których posłuchamy. Dzisiejsze spotkanie rozpoczęlibyśmy od wystąpienia profesora doktora habilitowanego pana Janusza Wrony na temat święty Andrzej Bobola, a religijność Polaków w XX, XXI wieku. Kilka słów o naszym prelegencie. Profesor Janusz Wrona ukończył studia historyczne na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej i od 1977 roku, od ukończenia studiów, jest związany z Zakładem Historii Najnowszej tegoż uniwersytetu. W 1985 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych, w 1996 roku habilitację, a w 2014 roku tytuł profesora nauk humanistycznych. W pracy naukowej interesuje się głównie historią najnowszą. Prowadził seminaria magisterskie na kilku kierunkach Instytutu Historii, Filozofii i Polonistyki. Pod jego kierunkiem powstało 218 prac magisterskich, ponad 70 prac licencjackich. Uczestniczył w 5 kolokwiach habilitacyjnych i 10 przewodach doktorskich. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Komisji Historycznej Polskiej Akademii Nauk Oddziału Lubelskiego. Tu chciałabym także nadmienić, że to właśnie profesorowi Januszowi Wronie arcybiskup Józef Życiński powierzył kierowanie komisją zajmującą się badaniem dokumentów i źródeł dotyczących represji i inwigilacji duchowieństwa środowiska naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przez funkcjonariuszy SB. Dla nas także ważnym jest, że pan profesor Wrona jest członkiem Rady Parafialnej Parafii Andrzeja Boboli. Bardzo prosimy, profesor Janusz Wrona, święty Andrzej Bobola, a religijność Polaków XX i XXI wieku. Szczęść Boże. Dziękuję za takie miłe przedstawienie. Szanowni Państwo, właściwie kiedy przeanalizowałem ten temat w takim źródłowym ujęciu, zastanawiałem się, czy można ten temat przedstawić w takim bardziej publicystycznym ujęciu. I powiedziałbym dzisiaj tak, że będę mówił o patronie z peryferii na trudne czasy XX, XXI wieku. Co to znaczy ta peryferia? Chodzi mi o peryferię religijnej świadomości Polaków w tym okresie. Czyli mamy sytuację, w której Andrzej Bobola pojawia się w tej zbiorowej świadomości Polaków praktycznie dopiero pod koniec II Rzeczpospolitej, jakby w przededniu wybuchu II wojny światowej, a następnie funkcjonuje w okresie wojny okupacji, a po II wojnie światowej jest w jakiś sposób zapomniany. Wynika to i z pewnych układów politycznych, to jest patron wschodu, można powiedzieć, terenów wschodnich, który działa na tym obszarze, a geopolityka spowodowała, że nasze granice przesunęły się na zachód. Jest patronem niewygodnym dla
władz komunistycznych. Jest człowiekiem, o którym się mało mówi, zapomina. Wczoraj ksiądz prałat wspomniał, że jezuici nie bardzo jakby mieli serce do naszego bohatera. Ja będę usprawiedliwił jezuitów. Pamiętajmy, że ten proces beatyfikacyjny, to jest połowa XIX wieku, się zaczyna, ale on też się właściwie jakby jest przerwany przede wszystkim przez kasatę zakonu jezuitów w roku 1773 roku. I sytuacja, w której ona nie objęła terenów zaboru rosyjskiego, ale mimo wszystko to w bardzo istotny sposób spowodowało, że jakby punkt ciężkości zainteresowania Bobolu przesunął się ku Watykanowi. I to Watykan ostatecznie będzie tym orędownikiem, papież, by wprowadzić go do grona błogosławionych, a potem świętych. A więc mamy sytuację, w której na kanonizację czeka do 1938 roku, a już w XXI wieku jakby tym patronem Polski jest na początku XXI wieku uznany. Czyli ten proces trwa dosyć długo. Natomiast ja chciałem zwrócić przede wszystkim uwagę, kiedy on wchodzi do zbiorowej świadomości Polaków. On właśnie wchodzi w momencie, w którym rozpoczynają się przygotowania do procesu kanonizacji, a następnie do tej tak zwanej translacji relikwii, czyli do jego przybycia do Polski. Dlaczego to jest istotne z punktu widzenia wejścia Andrzeja Boboli w tą, mówię, zbiorową świadomość religijną Polaków? Proszę Państwa, były dwa wydarzenia w okresie II Rzeczpospolitej. No, przypomnę, II Rzeczpospolita, państwo wielowyznaniowe, katolicy, to jest około 62-65% mieszkańców, obywateli Polski, ale przede wszystkim państwo o świeżej państwowości, bo dwudziestoletnie w okresie od powstania do wybuchu II wojny światowej. I w tym okresie były dwa wydarzenia, które miały ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o tak zwane zbiorowe przeżycie, zbiorowe emocje Polaków. Pierwsze wydarzenie to jest rok 1935, śmierć Piłsudskiego i jego uroczystości związane z jego pochówkiem, z jego taką drogą na Wawel, nie pozbawioną zresztą i pewnych kontrowersji, ale przede wszystkim społeczeństwo to mocno przeżywało, ale przeżywało w jakiś sposób, niejednoznacznie, bo w okresie II Rzeczpospolitej mieliśmy dwóch ludzi, którzy realizowali polityczny rząd dusz. To był Roman Dmowski i Józef Piłsudski. I ich zwolennicy nie zgadzali się między sobą. To znowu tak per analogiem, jak patrzymy dzisiaj na naszą rzeczywistość. Pamiętajcie, historia ma swoje odniesienia. Dzisiaj też jesteśmy podzieleni, też mamy jakby przywódców, dwóch przywódców różnych nurtów. Ale w związku z tym śmierć Piłsudskiego nie dokonała zjednoczenia społeczeństwa. To społeczeństwo pozostało przy swoich poglądach. Tym bardziej, że endecja mocno głosiła hasła, które można najkrócej sprowadzić, Polak-Katolik, czyli identyfikacja narodowa z identyfikacją religijną. A Piłsudczycy, cały ten obóz był bardziej taki, powiedziałbym, liberalny, wręcz czasami lewicujący. Jego stosunek do Kościoła był taki zróżnicowany. Ale w sensie przeżywania tych uroczystości pogrzebowych Józefa Piłsudskiego w roku 1935, to było wydarzenie istotne. Ale to, co się stało w roku 1938, czyli najpierw uroczystości kanonizacyjne w Rzymie, a potem ta translacja relikwii do Polski, to przebiło w wymiarze oddziaływania na świadomość Polaków to, co się stało w roku 1935. Przyznaję, że to dopiero powiedziałbym, ta inspiracja, by przygotować to wystąpienie, spowodowała, że sięgnąłem do materiałów z tego okresu i byłem sam zaskoczony skalą zainteresowania tym problemem i szerokością oddziaływania na zbiorowość Polaków, na te ludzkie masy. Dlatego mogę powiedzieć, że to było jedno z najważniejszych, właśnie najważniejsze wydarzenie w historii Kościoła polskiego w okresie II Rzeczpospolitej. W mojej ocenie najważniejsze.
i łączyło się z działaniami organizacyjnymi, które wspólnie podejmował Kościół i państwo. To też jest bardzo istotne. Powstał nawet Ogólnopolski Komitet Organizacji Pielgrzymki do Rzymu na kanonizację świętego Andrzeja Boboli, czyli ten pierwszy aspekt. Ten pierwszy aspekt to uroczystości, które były wielkanocne, które były w Rzymie. Tu też mamy jeszcze bardzo istotny moment, że mamy połączenie wydarzenia międzynarodowego, bo przecież to się dzieje w Rzymie, z wydarzeniem wewnętrznym. I dodałbym jeszcze jedną rzecz. Mamy sytuację, w której lud Boży, jak to się tak ładnie mówi, społeczeństwo, no było zafascynowane tym, że to papież inicjuje, papież działa, papież jest głównym orędownikiem. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ja jeszcze pamiętam lata 60., koniec lat 60., początek lat 60., jakim autorytetem w społeczeństwie, szczególnie wśród ludzi na wsi, cieszył się papież. To są sytuacje nieporównywalne do dnia dzisiejszego. Więc fakt, że powiedzmy papież był tym inicjatorem i doprowadza do kanonizacji, miał ogromne znaczenie dla, użyję takiego słowa, może ono nie jest fortunne, dla prestiżu tej kanonizacji. To było coś ogromnego. O tej kanonizacji donosiła Prasa Polska. Donosiły różnego typu jednodniówki. Powiedziałbym, skala, dzisiaj mamy social media błyskawicznie i masowo informujące. Gdybym szukał odniesień, to też nie było takiego wydarzenia w okresie II Rzeczypospolitej, które miało tak szerokie echo, jeżeli chodzi o oddziaływanie, jak podkreśliłem, na tą zbiorowość polskiego społeczeństwa. Mało tego, wchodzą nowe media, radio w tym czasie. Transmisja uroczystości kanonizacyjnych w Rzymie trwa 5 godzin i przeprowadza ją polskie radio. Ktoś powie, no dobrze, ale radio w tym czasie. No, radio w tym czasie to jest coś takiego, że były tak zwane odbiorniki detektorowe, takie bardzo prymitywne, nie wymagające zasilania, no, które gdzieś tam mogły docierać pod strzechy. No ale już jeżeli chodzi o środowisko, znowu wracam do środowiskiego, bo ono jest najbardziej powszechne w tym czasie. No to u księdza proboszcza, u tak zwanego dziedzica zawsze, u lekarza czy farmaceuty były te odbiorniki, czy także powiedzmy nauczyciela. Więc to było nadzbiorowe słuchanie tejże transmisji i tych uroczystości. A już te były też działania polegające na tym, że powstawały przy poszczególnych diecezjach komitety, by przynajmniej jeden przedstawiciel z tej społeczności wiernych uczestniczył, mógł pojechać do Rzymu, uczestniczyć w tych uroczystościach. Sama pielgrzymka kosztowała 148 zł. To była mniej więcej plus minus pensja nauczyciela, dobrze uposażonego nauczyciela. Nie było to tanie, ale skala tego ruchu pątniczego była też niewyobrażalna. Wcześniej tego nie było. No, a główny aspekt i problem jest właśnie, główna kwestia pojawia się, kiedy ten już kanonizowany wraca do Polski. Wraca, ta peregrynacja relikwii obejmuje Lublianę, Budapeszt, Bratysławę, Ostrowę i Bogumin. I 11 czerwca przekracza granicę Rzeczpospolitej w Zebrzydowicach. I znowu mamy sytuację, w której w każdym miejscu, a oczywiście to jest specjalny pociąg z kaplicą, gdzie ta trumna z relikwiami jest widoczna, widoczna, bo jest przeszklona i każdy, powiedziałbym, może uczestniczyć w tej uroczystości powitania Andrzeja Boboli. Do tego, jak powiedziałem, włączają się władze, mianowicie minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego wydaje specjalną dyspozycję kuratorom oświaty, aby uczniowie wyznania katolickiego wzięli udział w uroczystościach urządzanych w tych miejscach, gdzie przebywa pociąg lub też zatrzymuje się po trasie. Co ciekawe, minister spraw wojskowych Tadeusz Kaszprzycki również wydaje rozkaz garnizonom, by temu przejazdowi pociągu z naszym bohaterem towarzyszyła
ceremoniarz wojskowy towarzyszył, czyli eskorta wojskowa. Jest to niezwykle podniosłe i niezwykle ekscytujące. Pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, ja myślę o społeczeństwie II Rzeczypospolitej, gdzie w większości, znowu wracam do tej dominującej części, czyli do tej 70% ludzi żyjących na wsi, te wyjście poza obszar własnej parafii, w tym czasie to była dosyć rzadkość, to nie było porównanie do naszych czasów, czyli mobilność tego społeczeństwa jest bardzo ograniczona. A tutaj potężny asum do tego, by jakby wyjść spoza granic swojej parafii. A więc mamy sytuację, w której kulminacja jest tych uroczystości w Warszawie. W Warszawie oblicza się około 300 tysięcy osób uczestniczy w uroczystościach, w których mamy triduum odprawiane i uczestniczy w tych uroczystościach prezydent. Ignacy Mościcki, no jest ten słynny moment, często przypominany, gdy relikwie przenoszono z katedry na przygotowany ołtarz, pan prezydent Rzeczpospolitej, siedzący w przygotowanej loży, zbliżył się do trumny, zdjął z piersi własny order Krzyża Niepodległości z mieczami i złożył na trumnie świętego jako swoje wotum. Jest to bardzo symboliczne, ale też istotne. A więc masowość uczestniczenia Polaków w tej uroczystości powitania nowego polskiego świętego była fenomenem, podkreślam, jeżeli chodzi o II Rzeczpospolitą. I jeszcze do tego dodam kontekst, jaki? Polityczny, społeczny. Kontekst czasów, to jest rok 1938. To jest rok, w którym już społeczeństwo wobec tego, co się dzieje wokół, no się niepokoi. Co będzie, czy nie będzie wojny. I oto mamy kogoś, o kim cały czas się mówi, że jest patronem na trudne czasy, do którego się będzie można odwoływać. Jakby w Andrzeju Boboli pokładana jest nadzieja, więc podkreślam, wejście Andrzeja Boboli w tą zbiorową świadomość Polaków. To wtedy, ja bym powiedział, z tej peryferii, które wcześniej były, jeżeli chodzi o peryferii świadomości, on przechodzi do takiego głównego nurtu. No i potem mamy sytuację wojny i okupacji. Ona z natury rzeczy wzmogła religijność społeczeństwa. Kościoły były przepełnione. To po prostu i były odwoływania się. Tutaj mamy mało badań, ale na przykład badania, na które trafiłem w Krakowie, mówią, że były dwa punkty odniesienia. No, święty Stanisław w Krakowie i Andrzej Bobola. Czyli Andrzej Bobola już jest traktowany jako człowiek, któremu można polecać te wszystkie bardzo poważne troski, jakie wojna i okupacja przyniosła polskiemu społeczeństwu. Podejrzewam, że to nie tylko Kraków, tylko to w wielu miejscach Polski. I sytuacja po II wojnie, podkreślam, jest w kraju jakby zmarginalizowany, zapominany. Ale mamy rok 1957 i znowu papież Pius XII pisze encyklikę Invicti Atleti Christi, poświęconej polskiemu męczennikowi. Ona jest też ewenementem dlatego, że jest to, zawierzam historykom Kościoła, jedyny dokument poświęcony w historii Kościoła katolickiego, poświęcony jednemu świętemu. Czyli dokument poświęcony jednemu świętemu. I tam, w tym dokumencie, papież nazywa Andrzeja Bobolę niezwyciężonym atletą Chrystusa. Czyli też ten, podkreślam, asum znowu wychodzi z Rzymu. No i też mówię oczywiście w tym czasie o przedmurzu chrześcijaństwa, w tejże encyklice, ale aczkolwiek to nie są jakby czasy dla głoszenia tej tezy o przedmurzu chrześcijaństwa, bo w tym czasie, o czym będę mówił dalej, musimy się zmagać w ogóle tym, by to chrześcijaństwo przetrwało w Polsce i by komunizm go nie pokonał. No i tak idąc chronologicznie, mamy kwiecień 2002 roku. Watykańska Kongregacja Kultu Bożego i Dyscyplin Sakramentów ustanawia Bobolę drugorzędnym patronem Polski. Przypominam, bo wczoraj wyszła sprawa pewnego wręcz takiego nie tyle nieporozumienia, ale zastanawiam, jak to drugorzędny patron Polski. Ja przyznaję Państwu, że kiedy po raz pierwszy o tym przeczytałem, też byłem zaskoczony.
drugorzędność patrona wpływa na rangę liturgicznych obchodów dnia poświęconego danemu świętemu. Andrzej Bobola ma być czczony na równi ze świętym Stanisławem Kostką, natomiast głównymi patronami Polski nadal ma być Najświętsza Maria Panna Królowa Polski i święty Wojciech biskup męczennik oraz święty Stanisław biskup męczennik. Rzadko się przypomina to słowo drugorzędnym patronem Polski, ale mówię gwoli jakby pewnego kontekstu historycznego. Trzeba o tym mówić. Zresztą myślę, że może odniesie się do tego ksiądz prawa, tak jak to wczoraj o tym wspominał już. Sam moment, w którym w 2002 roku, 16 maja, Bobola właśnie jest ogłoszony tym współpatronem Polski, też ma pewien kontekst i historyczny, i społeczny. To się odbywa przy sprzeciwie polskich prawosławnych. Oni mają swoje spojrzenie, jakby swoje podejście na Andrzeja Bobolę. Ja wczoraj zapytałem księdza proboszcza seniora, czy tutaj bywał biskup Abel. Okazuje się, że nie bywał. Przychodził tylko, delegował tylko sekretarza, ale sam nigdy nie uczestniczył. No to wynika właśnie z takich awersji historycznych, jakiegoś powiedzmy zakodowanego takiego spojrzenia pełnego rezerwy, nazwijmy, do naszego patrona. I trzeba jeszcze wspomnieć, że równolegle Andrzej Bobola zostaje patronem metropolii warszawskiej, archidiecezji białostockiej i warmińskiej, diecezji drohiczyńskiej, łomżyńskiej, pińskiej i płockiej. No jest także patronem kolejarzy. To jest stan na dziś. Natomiast jak on dzisiaj, ja powiem materialnie, obecny jest w polskiej religijności? Jezuici zamieszczają taką mapę wszystkich kościołów pod wezwaniem Andrzeja Boboli w Polsce. Ja przypomnę, na dziś mamy w Polsce 10 536 parafii katolickich. No, parafia to nie do końca kościół, bo są kościoły filialne, są kaplice i tak dalej. I spośród tych, ale przyjmijmy jako punkt podstawowy parafii, spośród tych ponad 10 tysięcy parafii, mam pytanie, ile w Polsce parafii, kościołów filialnych, kaplic jest pod wezwaniem Andrzeja Boboli? Właśnie tutaj wracamy do tego, co ja nazywam stanem świadomości. No po to mamy w końcu teraz tą sesję, prawda? Nie, proszę Państwa. Nie, około 105. Nie, ja mówię o wszystkich. Przeglądałem, ona jest piękną pracą, ta mapa, czyli mówimy o sytuacjach nie tylko parafii. Wspomniałem wcześniej, są kościoły inne. 105 nosi, jest pod wezwaniem Andrzeja Boboli. To tak a propos, to nam pokazuje, na jakim etapie jesteśmy wezwania Andrzeja Boboli, że chce być kim? Głównym. Myśmy o tym mówili. Chce być głównym patronem. Chce być waszym głównym przedstawicielem. Na jakim jesteśmy etapie? No to tak plus minus to jest 1%. Tak? W tym mamy 26 kościołów, kaplic jezuickich, w których on jest pod ich wezwaniem. No i teraz, myśmy wczoraj o tym troszkę mówili, ja mówię, dobrze, to odwołajmy się do naszego podwórka, naszego, czyli naszej diecezji. W naszej diecezji są trzy kościoły. Z naszej. Czyli parafia pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli w Babinie, erygowana w 1937 roku, no sam patron musiał być święty ciut później. Parafia świętego Andrzeja Boboli w Parafiance, to jest koło Żyżyna, erygowana w 1943 roku. To już mogło być połączone też z przyjęciem od razu tego patrona. I parafia Andrzeja Boboli, 1985 rok.
Gdyby przyjąć kryterium administracyjne województwa lubelskiego, bo też ono jest jakimś tam odniesieniem, to na jego obszarze mamy dodatkowe 6 kościołów, czyli Wytycznie, to jest diecezja siedlecka, ale w obrębie województwa lubelskiego tego dawnego. I ta parafia jest erygowana w 1938 roku, kościół budowany w latach 1947-1949. Kosobudy, gmina Zwierzyniec, diecezja zamońsko-lubaczowska, konsekrowana w 1948 roku przez biskupa lubelskiego Stefana Wyszyńskiego pod wezwaniem Andrzeja Boboli. Gąsiory, gmina Ulan, diecezja lubelska, erygowana w 1938 roku, więc już, bo tu nie ma informacji, erygowanie raz, a przyjęcie patrona to jest jakby są dwa elementy, ale podejrzewam, że to mogło się łączyć już z przyjęciem tego patrona. Dobratycze, gmina Terespol, diecezja siedlecka, erygowana jest po II wojnie, tu akurat tej daty nie mogę ustalić. I Bukowa, to jest kaplica dojazdowa parafii Marii Magdaleny w Biłgoraju, erygowana w roku 1957 pod wezwaniem Andrzeja Boboli. A także mamy parafię w Łukowej i kościół filialny w Babicach. Kościół filialny w Babicach, diecezja zamońsko-lubaczowska, erygowana w 1947 roku po przejęciu cerkwi. To, na co zwróciłem uwagę, patrząc szczególnie na tą wschodnią część i zachodnią, że w zdecydowanej większości nadanie patronalnego imienia nastąpiło po w pierwszej połowie XX wieku, czyli tak mniej więcej do 50 roku. Po II wojnie Andrzej Bobola na wschodzie stał się patronem przejętych przez katolików cerkwi, miały te miejsca na wschodzie, a także, co mnie zaskoczyło, na tak zwanych ziemiach odzyskanych, kiedy przejmowano ewangelickie zbory, to również tam pojawia się jego patronat. Patronat Boboli bardzo wolno rozwija się, także obecnie, ale wolno. W 2018 roku w Jastrzębiej Górze, ale to na przykład kościół Ignacego Loyoli, uzyskał drugiego patrona, czyli Andrzeja Bobola. I można, pomijam już tutaj aspekt sanktuarium, które jest w Warszawie, czy w Strachocinie, bo o tym ksiądz mówił wielokrotnie, ale chcę zwrócić uwagę jeszcze, że mamy dwa miasta w Polsce, które mają Bobolę za patrona. To jest Czechowice-Dziedzice od 1999 roku oraz Złocieniec też w 2019 roku. No, w międzyczasie jeszcze, jeżeli chodzi o inicjatywy związane z rozpowszechnieniem kultu Boboli, to tu przypomnę rok 92, powstanie Stowarzyszenia Krzewienia Kultu Świętego Andrzeja Boboli, którego zadaniem jest krzewienie poprzez wydawanie publikacji, organizowanie pielgrzymek, a także sympozjów, konferencji, wystaw w Polsce i za granicą. No i modlitwa z zastawiennictwem tegoż patrona. Jeżeli chodzi o Lublin, to nie będę tutaj mówił wiele, bo nasza parafia akurat na swojej stronie umieszcza informację, że mamy, po pierwsze, mamy fakt, że w okresie międzywojennym powstaje jezuicka uczelnia, która od Boboli przyjmuje nazwę Bobolanum, bo tam była relikwia lewego ramienia błogosławionego Andrzeja. I te kolegium jezuickie, to słynne Bobolanum. Dzisiaj szpital wojskowy, bo przejęte jest, ta szpital została przejęta w trakcie, we wrześniu 1939 roku. Potem Niemcy w okresie okupacji mieli szpital, no i już po II wojnie mimo różnych starań nie udało się odzyskać tego budynku. On został w ręku państwa i w ręku służby zdrowia. No i tutaj moment związany z faktem, że kiedy mamy te uroczystości w Rzymie już w 1938 roku, to także 16 maja 1938 roku przechodzi w Lublinie procesja z tymi relikwiami męczennika. Te relikwie złożone zostają na początku w kościele jezuitów przy ulicy Królewskiej, a następnie przeniesione do ołtarza przy katedrze. Potem ta relikwia ramienia świętego Andrzeja Boboli przekazano do Rzymu. Potem, gdy trumna z jego ciałem spoczęła w kościele przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie, czyli po tych uroczystościach, o których mówiłem na wstępie.
Jeżeli chodzi o, mam taką osobistą refleksję, bo tu szczególnie chodzi o kościół jezuitów, przy dawny kościół jezuitów przy ulicy Królewskiej dzisiaj, to nie jest już kościół jezuicki, rektoralny chyba tak się to określa, prawda? I o stosunek jezuitów do szerzenia, powiedzmy, tej wiedzy czy kultu Andrzeja Boboli. Proszę Państwa, ja w roku 1970-72 uczestniczyłem na lekcji religii, byłem uczniem liceum Staszica właśnie tego kościoła jezuickiego i uczył, moim księdzem, prefektem był nie kto inny, tylko ksiądz Bronisław Srok. To jest bardzo znacząca postać żyjący w świecie jezuitu. To jest człowiek, który mocno zaangażował się w działalność antykomunistyczną. I tak pisząc ten refer, zastanawiałem się tak, czy ja słyszałem Andrzeju Boboli? Nie, ja słyszałem wiele rzeczy na temat tego systemu. On świetnie, jeżeli chodzi o demistyfikację komuny, tak bym powiedział, pięknie ją prezentował, ale o Boboli nie pamiętam, żebym w kościele ojców jezuitów przez takiego znakomitego księdza był edukowany. Mówię o tym dlatego, że tak więcej pokoleniowo spróbowałem też zapytać znajomych, czy słyszeliście o Boboli, no poza tym, że dziś, że jesteśmy w tej chwili w parafii, też nie. Nastąpiła taka swoista zbiorowa amnezja, amnezja pamięci o Boboli po II wojnie światowej, szczególnie w pokoleniu tych, którzy urodzili się już po II wojnie światowej, bo ci, którzy mieli to doświadczenie II Rzeczpospolitej, które mówią na samym początku, pamiętali. Ale ta amnezja trwała no, do lat 80., do czasu, kiedy zaczął się Strachocin, kiedy jakby na nowo po prostu Bobola, że tak powiem, kolokwialnie wypłynął, domagając się, czy prosząc o kult swojej osoby. To tyle, jeżeli chodzi o tą pierwszą część, jaką można na podstawie źródeł literatury, a przede wszystkim literatury odnieść do tego Andrzej Bobola, a religijność Polaków, czyli w jakim pokazanie, w jaki sposób on w tej religijności w tym XX wieku, czyli II Rzeczpospolita, czy okres PRL-u uczestniczył. Natomiast to się wszystko nakłada na problem religijności, uwarunkowań tej religijności Polaków, jakie te uwarunkowania miały miejsce i w okresie II Rzeczpospolitej, i w okresie PRL-u. Proszę Państwa, socjologowie religii wyróżniają trzy kategorie parafii. Wiejska, miejsko-wiejska i parafia miejska. Oczywiście struktura demograficzna powodowała, że kluczem dla rozwoju parafii, dla rozwoju religijności była parafia wiejska. I w okresie II Rzeczypospolitej i w okresie PRL-u też, bo te przemiany demograficzne i społeczne, one, protesty urbanizacyjne, one miały miejsce, ale to mniej więcej dopiero gdzieś tak koniec lat 60. mamy tak cirka wyrównanie liczby ludności mieszkającej na wsi i w miastach. I ta religijność wiejska była dominującą cechą, jeżeli chodzi o religijność polskiego społeczeństwa. I ona tam miała szczególne uwarunkowania, zresztą jakby ma do dzisiaj, ksiądz proboszcz zawsze odgrywał i kościół ogromną rolę. On odgrywał rolę też taką symboliczną, już nie mówiąc o sytuacji, w której pomagano. Kościół był tym elementem samopomocy społecznej, tak bym powiedział. Druga wojna światowa to bardzo wyraźnie pokazała. No i pewnej integralności parafian. To w latach stalinizmu szczególnie miało znaczenie. Autorytet zresztą księdza, podkreślam, był jakby niepodważalny. Ta funkcja wspólnotowa parafii, ona została też, ona jakby zmieniała się w związku z procesami urbanizacyjnymi. Im bardziej rozwija się urbanizacja albo wyższy stopień urbanizacji, tym te więzi wspólnotowe stają się słabsze, a szczególnie w okresie PRL-u, kiedy były dwa istotne zjawiska. Zakaz stworzenia nowych parafii i de facto zakaz budowy nowych kościołów, powiem o tym jeszcze później, ale jeszcze pojawił się problem taki, że jest proces migracji ze wsi do miasta. W związku z tak zwaną forsowną industrializacją. To rozbija więzi społeczne, ale także więzi religijne. Proszę o tym pamiętać. To my zawsze możemy mówić o tym, co się dzieje, co się będzie działo, jeżeli chodzi o
opór wobec tak zwanych miast bez Boga. No to miasta bez Boga, symbol to jest Nowa Huta, czy u nas Kraśnik Fabryczny. I opór społeczny. Ale to sygnalizuje problem, tylko że to problem był szerszy. Te miasta się rozwijały i możliwości ewangelizacyjne, czy możliwości funkcjonowania kościoła były bardzo ograniczone. W związku z tym mamy sytuację, w której w tych parafiach, o których wspomniałem, że one funkcjonują, czyli wiejska, miejsko-wiejska czy miejska, mamy ludzi, których historycy kościoła, tutaj cytuję księdza profesora Majkę, definiują jako, ale to jest uniwersalne, warto zapamiętać to, katolików świadomych i aktywnych, tak było i tak jest, katolików pobożnych, katolików przeciętnych, katolików obojętnych i jedno określenie, które mi się najbardziej podoba, bo powiem dlaczego, katolików z metryki. To jest te słynne, ja to teraz robię taki powiedzmy przetłumaczenie. Jestem wierzący, ale nie praktykujący. Myślę, że bardzo ciekawie jest mówić. Ty jesteś katolikiem z metryki. Czego? Metryki chrztu. Na tym się to, ta twoja więź z Kościołem zakończyła. Tylko to były problemy, które były zawsze. Oczywiście to jest kwestia proporcji, jak to wyglądało w okresie II Rzeczpospolitej, jak w okresie perelowskim. Ale to funkcjonowało zawsze. Co się zmienia, jeżeli chodzi o religijność Polaków po II wojnie? Proszę Państwa, zmienia się przede wszystkim, pamiętajmy, mówiłem, jesteśmy wielowyznaniowym społeczeństwem w okresie II Rzeczpospolitej. Zmiana granic i Holokaust szczególnie, powoduje, że z tych 62-65% katolików po II wojnie mamy praktycznie 95% katolików. Czyli jesteśmy monowyznaniowi. Katolicyzm jest dominujący, ale to wcale nie oznacza jakby ułatwienia, wielkiego ułatwienia dla funkcjonowania Kościoła, dlatego że przemieszczenia ludności, transfer ze wschodu na zachód na ziemię, oznacza rozbicie struktur społecznych, budowanie na nowo dopiero także struktur duszpasterskich. To nie jest takie zadanie łatwe dla Kościoła. Natomiast jeżeli chodzi o okres jeszcze II Rzeczpospolitej, bo to jest też ważne, to mamy sytuację, w której ksiądz Piwowarski mówi o tym, że tam przede wszystkim, jeżeli chodzi o duszpasterstwo, dominowały tendencje tradycyjne. To też wynikało z tej struktury, o której wspomniałem, że ludność wiejska była dominująca. Ale też są takie potoczne określenia, że Kościół jest zawsze w okresie II Rzeczpospolitej, wszyscy Polacy byli bardzo, bardzo wierzący i to nie to, co później, prawda, szczególnie w II wojnie. Ja tu przytoczę zdanie kardynała Gustawa Hlonda z końca lat 20. Położenie Kościoła w Polsce nie jest rozpaczliwe, ale jest poważne. Skonstatowaliśmy, że straciliśmy inteligencję i wielkie masy robotnicze i poczynamy tracić lud wiejski. Po części sami nie zdawaliśmy sobie sprawy z rzeczywistego stanu rzeczy. Nieraz łudziły nas objawy pobożności tłumów i wmawialiśmy sobie, że to chwilowe prądy, a więc nie ma co się silić na walkę z nim. Chodzi głównie o te poglądy ateistyczne, które już w okresie II Rzeczpospolitej docierały do środowisk inteligencji, komunizowanie inteligencji. Czyli po prostu powiedziałbym tak, to też gwoli pocieszenia. Dzisiaj mamy różne problemy. One istniały także w okresie II Rzeczpospolitej, jeżeli chodzi o funkcjonowanie Kościoła. To nie było tak sielsko-anielsko, jakby nam się mogło wydawać. Wpływ wojny i okupacji. Ja wspomniałem, wojna i okupacja prowadziła do wzrostu pobożności. Tak, ale my ciągle chcę wytłumaczyć, co się składało na naszą religijność tego XX wieku. Proszę Państwa, ale wojna i okupacja. Dzisiaj, przepraszam, tak jako historyk się burzę, jest apoteoza wojny i okupacji. Bohaterscy Polacy, żołnierze wyklęci i tak dalej. Przepraszam, moja wiedza, moje doświadczenie powoduje, tłumaczę to studentom zresztą, że nie dajcie się wprowadzić tak donikąd. Wojna, okupacja to potężna trauma, a przede wszystkim rozluźnienie norm moralnych. To jest nieuniknione, to powiedzą socjologowie, tego się nie da przeskoczyć. Nieprzypadkowo po wojnie księża w kazaniach często
piętnowali ówczesne zmory. Jakie? Pijaństwo, aborcje, rozwiązłość. Brak szacunku dla ludzkiego życia. Ja, kiedy przeglądałem posiedzenia, tak zwane spotkania dekanalne księży z diecezji lubelskiej z biskupem Wyszyńskim, byłem zaskoczony, jak na to zwraca uwagę. Brak szacunku dla ludzkiego życia. Wojna przyniosła to. Zabić człowieka, obojętnie z jakim nastawieniem. Czy dlatego, że jest komunistą, czy dlatego, że był kolaborantem. To nie ma znaczenia. Brak szacunku dla ludzkiego życia. To było coś bardzo poważnego. I zwraca uwagę księżom, by tym swoim penitentom przyspowiedzieć, jakby, żeby wracali do tego problemu. I mówił, że trzeba sporo czasu, by ten pobożny lud wrócił do pewnego kanonu, nie tylko pokazywania pewnej zewnętrznej religijności, ale tego, co jest zawarte w dekalogu, w tych 10 przykazaniach. Natomiast niewątpliwie mamy sytuację, w której samo wejście komunizmu, który stał się głównym przeciwnikiem Kościoła w walce o tak zwany rząd dusz, który programowo zakłada wyeliminowanie religii, Kościoła, jego wpływu na społeczeństwo. No, to był konkurent zbyt duży i wielki dla państwa komunistycznego. Pamiętajmy jeszcze, kiedy dzisiaj tak mówimy o różnych siłach, które walczyły z komunizmem. Ja zawsze mówię, że jedyną realną siłą walki z komunizmem, taką realną, która miała szansę mieć wpływ i miała i wywarła, był Kościół. Dlaczego? Bo dysponował instrumentami, abstrahując już od wiary, to znaczy od dekalogu, od głoszenia. Miał kadrę, czyli kogo? Duchownych. Miał strukturę, którzy poddani byli w zasadzie posłuszeństwa biskupowi. I miał coś, co jest też ważne, czego nie można przeskoczyć. Miał kościoły. Komuniści mówili po II wojnie, że największym problemem jest agitacja z ambon. Co niedziela lud Boży był w kościołach i słyszał kazania. A one nie były entuzjastyczne dla tego, co się dzieje, dla porządku moralnego, już nie mówiąc o porządku politycznym. I to była sytuacja, w której wyeliminowawszy wszystkich, którzy byli przeciwnikami systemu komunistycznego, właściwie pozostał tylko Kościół. Co się ciekawego dzieje w obrębie w ogóle postaw społecznych? Bo my możemy mówić, kościoły się zapełniły. Proszę Państwa, zwraca się uwagę, że już w latach 60., 70. one się często zapełniały ludźmi, którzy mieli zróżnicowany stosunek do, nie wiem jakiego tu użyć określenia, ale do prawdy głoszonej przez Kościół. Zróżnicowany, ale chodzili do Kościoła, bo to była jedyna szansa na zamanifestowanie niezależności, zamanifestowania tego, że ja nie identyfikuję się z tym systemem nachalnym, strasznym, który poprzez edukację usiłuje, wszystkim przez edukację na poziomie podstawowym, czy średnim, czy w szkołach wyższych, usiłuje stworzyć tego nowego człowieka, człowieka pozbawionego Boga i człowieka, który ma służyć systemowi komunistycznemu. Zresztą sam system upodabnia się, on próbuje się upodobnić do nazywam wizji czasu religijnej, tak to się określa. No, głosi takie różne rzeczy. Panteon słynnych jego wodzów rewolucji. No, to było tak widoczne po prostu, że ja nazywam ten sztafasz, jaki system tworzył, on często nawiązywał do tej tradycji, w której od wieków funkcjonował Kościół. Dobra. I proszę Państwa, to wszystko powodowało, że co było kluczem, jeżeli chodzi o religijność powojenną? No ja bym powiedział Wielka Nowenna. Wielka Nowenna lata 1957-1966. No ona przeorała. Oczywiście to Wielka Nowenna twórcą był prymas Wyszyński, ale ona była jedyną realną odpowiedzią na działania systemu komunistycznego. Masowa ludowy kościół, ludowa religia. To spowodowało, że właściwie ludzie w tej jakby religijnej, maryjnej religijności się zanurzyli.
No i to też tak poniekąd ograniczało przestrzeń dla innych patronów świętych. To był sposób naturalny, że kult Matki Bożej był takim tutaj decydującym elementem. I zbliżając się do finału, bo słusznie Państwo tutaj przypominacie, ja chcę powiedzieć, że ta sytuacja ludzi, o jednym aspekcie, bardzo rzadko pomijam, sytuacja ludzi, którzy funkcjonowali w okresie PRL-u, ludzi, którzy mieli legitymacje partyjne, to zawsze mnie ciekawiło. Kościół się o nich pominął. W listach pasterskich, w dokumentach takich relacji z władzą, upominał się o ich prawa do wiary. I co było dla mnie interesujące, bo przecież ta deklaracja, bo dzisiaj patrzymy, no, ktoś tam miał legitymację, spojrzenie takie dzisiejsze. Jak to trwało, jeżeli chodzi o ocenę Kościoła? Proszę Państwa, nie znalazłem, podkreślam, nie znalazłem żadnej oceny negatywnej ludzi, którzy tę legitymację mieli. W pismach mówi się, że oni są przymuszani, że oni muszą, żeby po prostu funkcjonować. W związku z tym Kościół jest cały, przez cały okres PRL zachowuje się w tej sprawie pragmatycznie. Postaw ludzi wierzących, będących członkami PZPR nigdy jednoznacznie negatywnie nie ocenia. I ostatni taki moment, który muszę powiedzieć, przy tym całym ucisku związanym z działaniem władzy komunistycznej, by ta religijność była osłabiona głównie poprzez ateizację. Ogromna rola babci. Szczególnie jeżeli chodzi o ludzi władzy, ludzi, którzy byli w aparacie władzy, byli właśnie w partii. Co robiły babcie? To one doprowadzały swoje wnuczki do komunii czy do bierzmowania. Zresztą to była taka dobra ścieżka, bo przeglądałem potem reakcję. Nawet jeżeli z tego tytułu były rozmowy w ramach tzw. Komisji Kontroli Partyjnej i tak dalej, to ktoś mówił, ja nic o tym nie wiedziałem. To sprawa babci. Więc ta rola babci w czasach PRL-u była ogromna. Nie ukrywam, że nawet rozmawiałem z ludźmi w okresie studiów, którzy właśnie taką drogę przeszli. Mówię, dobrze, no tam wiem, że twój tatek jest wysokopartyjny czy gdzieś. No, jesteś w kościele. No, na co dzień nie chodzę, ale byłam, bo babcia. Babcia mnie do tego doprowadziła po prostu. I moment ostatni. Ja powiedziałem, że istniały zakazy, mianowicie skutki. Czyli jakie skutki, jeżeli chodzi o te możliwości religijnego funkcjonowania Polaków, wywarł okres przede wszystkim po II wojnie światowej. Przede wszystkim, proszę Państwa, spowodował, że fakt wyrugowania religii ze szkół, jak przypomnę, 54-55 to jest pierwszy rok, w którym nie ma już religii w szkołach. Ona zostaje krótko przywrócona po 56 roku, ale w 61 znowu prawo wyrzuca ją poza nawias edukacji szkolnej. Jest już od 61 roku tylko w punktach katechetycznych i poza szkołą. Często słyszymy, że no, wierny lud nie poddawał się i to nie miało specjalnego wpływu. Nie, miało wpływ. To w jakiejś mierze skutkuje do dzisiaj. Oto, znowu tutaj patrzę na badania religioznawców, i to Kulowskich, żeby było jasne. Okres dekady lat 50. i 60. przyniósł spadek deklaracji proreligijnych i praktyk religijnych zarówno w środowisku młodzieżowym, jak i ludzi dorosłych. Spowodowało to spadek uczestnictwa Polaków w religijnych praktykach niedzielnych w dekadzie lat 60. i w pierwszej połowie lat 70. XX wieku. To był negatywny, trwały skutek. Łącznie z tym, o czym kiedyś rozmawialiśmy, z wiedzą, jaką pokolenie uczone już właśnie poza szkołą, uczone w tych punktach katechetycznych, wiedzą religijną, jaką to pokolenie zdobyło. Ona była ograniczona, ja mówię z doświadczenia. Proszę Państwa, pamiętam, ja chodziłem zawsze. Tego się nie wstydzę. Jaka część mojej klasy chodziła, czy to w szkole podstawowej, czy to w okresie szkoły średniej, czy na studiach, kiedy nieraz pytałem, kto tam powiedzmy praktykuje. To była plus minus połowa. A reszta nie, sporadycznie. To byli ci, co tak powolutku zbliżali się do tych katolików.
z metryki. Natomiast jako historyk powiem, nie ma czegoś takiego, że historię da się tak przełamać, prawda, i powiedzieć, że ona nie skutkuje, zawsze skutkuje. Są pewne problemy dzisiejsze, różne, jakie mamy w naszym społeczeństwie, one są także w dużej części zaszłościami historycznymi. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy, panie profesorze, i przepraszam za to przyspieszanie, ale jest to kolejny dowód, że będziemy się uśmiechać do księdza proboszcza o publikację materiałów z sesji, żebyśmy mogli spokojnie do tych treści wrócić. Tym przyspieszeniem wybiłam profesora troszkę z rytmu i pozwolę sobie tylko powiedzieć dla mnie ważną rzecz z tego okresu połowy XX wieku. To w dniu 16 maja 1956 roku w liturgiczne wspomnienie świętego Andrzeja Boboli kardynał Stefan Wyszyński spisał tekst jasnogórskich ślubów narodu, tak istotnych dla duchowej odnowy polskiego kościoła. Być może postać świętego Andrzeja Boboli, przynajmniej ja tak sercem próbuję to zobaczyć, była dla niego wsparciem w latach niewoli. Była dla niego wskazaniem, że wobec zła, wobec okrucieństwa, wobec bestialstwa należy zachować siłę, godność, spokój. To kardynał Wyszyński powiedział: nie zmuszą mnie, żebym ich nienawidził. Przed nami kolejne wystąpienie. Pan Czesław Ryszka. Bardzo prosimy. Dziennikarz, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, związany z Zakładem Badań nad Literaturą Religijną KUL, następnie członek redakcji tygodnika Gość Niedzielny, współpracujący przez lata z tygodnikiem Katolik, dziennikarz, a następnie publicysta Niedzieli i Radia Maryja, autor szeregu publikacji, ponad 50, jak wyczytałam, poświęconych tematyce społeczno-religijnej. Od 1997 roku poseł na Sejm z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność. W późniejszych wyborach parlamentarnych pełnił funkcję senatora Rzeczpospolitej Polskiej. Wszedł w skład Komitetu Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków. Jest kawalerem Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie oraz laureatem Nagrody imienia Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego, ojca rodziny. W 2020 roku pan Czesław Ryszka odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Dzisiaj posłuchamy rozważań pana Czesława Ryszki na temat Święty Andrzej Bobola, Ego sum sodalis Marianus. Bardzo proszę. Bardzo serdecznie Państwa witam. Szczęść Boże. Andrzej Bobola to tajemniczy święty. Tutaj pan profesor powiedział, że dość nieznany faktycznie. To jest taka opinia dość powszechna. Tajemniczy po pierwsze dlatego, że będąc w zakonie jezuitów, w którym po Bogu nauka i wiedza były i są na pierwszym miejscu, to nie mamy żadnych dokumentów o tym, gdzie się urodził, gdzie został ochrzczony, gdzie się wychowywał w dzieciństwie. To już jest ta jakby pierwsza tajemnica. Dopiero z pobytu w szkołach jezuickich wiemy trochę informacji i kilka interesujących dat, ale nic poza tym. Był wybitnym kaznodziejem, a nie znamy tekstów jego kazań. Nazywany duszochwatem,
a przecież na pewno sporządzał jakieś notatki swoich kazań. Nic nie mamy. Po drugie, no, zaskakuje u tego świętego, że do dzisiaj pozostałby całkowicie zapomniany, gdyby sam nie upomniał się o siebie. Tak nie wchodząc w szczegóły, tylko przypomnę, że pierwszy raz ukazał się 45 lat po swojej śmierci, kiedy Pińsk, miasto, w którym został pochowany, w czasie wojny północnej miastu groziło zniszczenie wojną, to się ukazał, mówiąc, jak znajdziecie moją trumnę, to ocalę wasze miasto i kolegium jezuitów. No i tak się złożyło, że od tego czasu, kiedy tą trumnę znaleziono z walizku, dziesiątek trumien pod kościołem, to Andrzej Bobola zaczął być zauważalny i czczony. Ale z kolei w 1819 roku w Wilnie, no bo w sytuacji takiej dość dramatycznej, bo ukazał się dominikaninowi, który wcześniej był takim kaznodzieją patriotycznym, ale władza carska mu zakazała głoszenia kazań. Był taki przybity, to ukazał mu się Andrzej Bobola, mówiąc, że Polska odzyska niepodległość, że zwycięży w wielkiej bitwie i zaoferował właśnie pomoc temu dominikaninowi. I tak 100 lat później rzeczywiście Polska tą wolność, niepodległość odzyskała. Ale to drugie ukazanie przyspieszyło proces beatyfikacyjny, który został po tym pierwszym ukazaniu się przerwany zaborami. I wreszcie to trzecie ukazanie się, no już niezapomnianego Andrzeja Boboli, bo był beatyfikowany, był kanonizowany w 1938 roku. Ale tak jak tutaj pan profesor powiedział, po wojnie zupełnie prawie że zapomniany. Nawet jezuici specjalnie nie starali się o promowanie jego kultu. I nagle ukazuje się w Strachocinie koło Sanoka. Tutaj obecnemu księdzu prałatowi. I od tego czasu, a był to rok 1983, tak, czyli jeszcze końcówka stanu wojennego. Też jakaś beznadzieja Polski. No i ta obietnica, zacznijcie mnie tu czcić. I to przekonanie, że w tym Strachocinie się urodził, bo było tylko domniemanie, że stamtąd pochodził. Natomiast to ukazanie się jakby potwierdziło różne wcześniejsze badania, które no, nie wskazywały na to, że Strachocina jest miejscem urodzenia. Ale dzisiaj wiemy, że ten kult, który tam się rozwinął, Bobolówka na miejscu dworu Bobolów, tego majątku rodu Bobolów, to wszystko wskazuje na to, że a później także to ogłoszenie go patronem Polski wskazuje na to, że Andrzej Bobola jest bardzo dzisiaj potrzebnym świętym na nasze czasy. I przechodząc do tematu, że Bobola był sodalisem mariańskim, to tak tylko przypomnę, że sodalicja mariańska, której początek dał ksiądz Jan Leunis, jezuita, zakładając w 1563 roku w Rzymie kongregację sodalicyjną pod wezwaniem zwiastowania Najświętszej Marii Panny, to jej cel został w statucie określony następująco, że przez miłość Panny Najświętszej i wierną jej służbę dążyć należy do wybitnej cnoty chrześcijańskiej, aby jako hufiec Maryi
dobrze zorganizowany, szerzyć królestwo jej Syna na ziemi. Było też celem kongregacji, żeby łączyć studia z pobożnością chrześcijańską. Dlatego sodalicje rozwinęły się we wszystkich kolegiach jezuitów, dominikanów czy PR-ów. Była bardzo popularna właśnie wśród uczniów tych szkół, ale także wśród akademików, szlachty, mieszczan, rzemieślników. Pierwsza taka sodalicja mariańska powstała przy kolegium jezuickim w Poznaniu w 1574 roku, 10 lat później w Krakowie. No i pojawiła się sodalicja pań i później sodalicja różnych właśnie także zawodów. Powstała sodalicja rycerska, którą założył król Władysław IV. Co to znaczyło być sodalisem? Matka Boża była najwyższym ideałem i wzorem postępowania. Już wówczas słowa sodalis, Marianus sum były jak słowa honoru. Sodalisami byli m.in. król Hetman Chodkiewicz, hetman Karol Chodkiewicz, król Jan Kazimierz, Jan III Sobieski. W sodalicjach krzewiła się modlitwa różańcowa, były różne inne nabożeństwa do Matki Bożej. Można dodać, że członkiem sodalicji mógł zostać każdy uczeń szkoły średniej, który był katolikiem, dobrze i sumiennie się uczył, należycie zachowywał się w domu, w szkole, poza szkołą. Zgłoszenie do sodalicji było całkowicie dobrowolne. Generalnie należenie do sodalicji było dla każdego wielkim zaszczytem. Sodalicję tworzył ksiądz moderator. Był to kapłan wyznaczony przez władzę kościelną, na którym spoczywała odpowiedzialność w najszerszym tego słowa znaczeniu za działalność danej grupy. Najpierw, jak ktoś wstępował do sodalicy, był aspirantem, później kandydatem, także trwało to gdzieś do roku, zanim ktoś został członkiem sodalicji. Samo przyjęcie do sodalicji było obchodzone bardzo uroczyście w kościele. Wcześniej należało zdać egzamin sodalicyjny. Sodalic otrzymywał medalik na niebieskiej wstążeczce i dyplom, który należało oprawić i umieścić w tym pokoju, aby przypominał o przyjętych zobowiązaniach. To tak, tylko kilka szczegółów. Ale właśnie do takiego kościelnego stowarzyszenia został przyjęty 8 grudnia 1608 roku Andrzej Bobola i złożył wtedy następujący akt ślubowania. Święta Mario, Matko Boża i Dziewico, ja, Andrzej Bobola, obieram sobie Ciebie dzisiaj za patronkę i orędowniczkę i mocno postanawiam, że nigdy Cię nie opuszczę i nie będę mówił ani czynił czegokolwiek przeciw Tobie, i nie pozwolę, by ktokolwiek z moich podwładnych występował w jakikolwiek sposób przeciw Twojej czci. Błagam Cię zatem, przyjmij mnie na zawsze za swego sługę. Bądź przy mnie we wszystkich moich czynnościach i nie opuść mnie w godzinie śmierci. Z pewnością młody Andrzej Bobola musiał ten akt oddania siebie Maryi bardzo przeżyć. I patrząc na jego duszpasterzowanie, na jego zaangażowanie, a później także jako moderator mu sam zakładał sodalicję w kolegiach w Braniewie czy w Wilnie, opiekował się sodalisami, także zaangażował się w pracę charytatywną, jaką prowadzili sodalisi, bo odwiedzali chorych, zwłaszcza w czasach różnych epidemii, opiekowali się chorymi,
Tutaj jeszcze można dodać, że wzorem tego zaangażowania była w Braniewie Regina Protman, przełożona założonego przez siebie zgromadzenia zakonnego. Także Bobola, jak i inni sodalisi, mogli podziwiać kogoś, kto bez reszty poświęcił się dla bliźnich. To ona odwiedzała, pielęgnowała chorych, często sama przygotowywała im posiłki, lekarstwa, troszczyła się o sieroty, starców, ludzi osamotnionych. Właśnie Andrzej Bobola pomagał Reginie Protman i z pewnością uczył się u jej boku tego dzieła miłosierdzia, którym sam zasłynął, tej wrażliwości na nędzę ludzką. I co ważne, właśnie w Braniewie zrodziło się jego powołanie zakonne. Można być pewnym, że to codzienne powtarzanie aktu oddania się Matce Bożej w duchu sodalicy, co było obowiązkiem sodalisa, to nadało jego powołaniu zakonnemu tą jakby maryjną jakość, tą maryjną pobożność. Ta modlitwa oddania uczyniła go dzieckiem Maryi. Maryja stała się jego matką. Ta nieustanna pamięć o Matce Bożej pozwalała mu czuć się bezpiecznym, umacniała go duchowo. Przekonał się, że obcowanie z Maryją zbliża go do Jezusa i do ludzi. Dzięki niej odkrywał, że jego życie nabrało blasku i ma sens. Mimo tych trudności, o jakich tutaj już mówiono, czy będzie jeszcze mowa, to właśnie ta bliskość z Matką Bożą pomagała mu zrozumieć najtrudniejsze karty Ewangelii, a także cenić w życiu każdy krzyż, jaki go spotkał. Z pewnością też jako moderator sodalicji mariańskiej, jako ten, który głosił, szedł do ludzi, głosząc miłość do niepokalanej, to trzeba to podkreślić, że to przynosiło owoce jego działalności. Bo skoro nazwany tym łowcą dusz, czy wybitnym kaznodzieją, to musimy także widzieć te źródło jego siły, jego działania. Także nie tylko częste korzystanie z sakramentów, ale właśnie ta obrona przywilejów Matki Bożej, cześć Maryi, to było właśnie to, co dyktowało mu to zaangażowanie ideę sodalicyjną, ale równocześnie to była także osobista miłość do Matki Bożej. Tak się tylko domyślam, ale młodzi uczniowie kolegium, kształceni wówczas na filozofii greckiej i rzymskiej, wpływający sentencje ojców Kościoła, spotkali się z tym, że patriarcha Nestoriusz był znany ze takiego krytycznego stosunku do terminu Teotokos, Boga Rodzica. I właśnie z całą pewnością Andrzej Bobola musiał tym młodym uczniom tłumaczyć, dlaczego ten termin Boga Rodzica należy odnosić do Matki Bożej, bo Bogą Rodzicą była także bogini Izys w Egipcie. Kościół, przejmując pewne nazewnictwo pogańskie, musiał jednak głęboko uzasadnić, dlaczego Maryja była Boga Rodzicą. W dziele zbawienia jest to niezwykle termin istotny teologicznie. Gdyby ktoś to negował, to by równocześnie zanegował jedność Chrystusa jako Boga i człowieka w jednej osobie. Bez głębokiej wiary trudno doprawdy zrozumieć, że to Bóg się narodził, cierpiał, umarł we własnej osobie według swego człowieczeństwa. Bobola musiał tym uczniom, kolegium, gimnazjalistom, także właśnie stając przed tym problemem, tłumaczyć. I wiemy, jak tłumaczył, dlatego że w
współczesny Boboli święty Stanisław Papczyński z tym problemem się również spotkał i w takim tekście Pochwała Bogorodzicy, w takim dziełku, który napisał Papczyński, to mamy tam pięknie wytłumaczone, że nawet 1000 ustni poeci nie są w stanie oddać istoty dziewictwa i macierzyństwa Maryi. Dlatego nie o słowa tu chodzi, nie o chwalenie Maryi krasomówstwem, ale właśnie o ten osobisty stosunek do Maryi oparty na miłości. Jeszcze jedna taka ciekawostka. Na Jasnej Górze istnieje zapis z pierwszej pielgrzymki sodalisów mariańskich z gimnazjum jezuickiego w Kaliszu na Jasną Górę. Należy przypuszczać, że wszyscy sodalisi z kolegów jezuickich już wówczas pielgrzymowali na Jasną Górę. Także wniosek z tego, że w kolegiach jezuickich kult Matki Bożej Jasnogórskiej był również bardzo obecny, co tutaj nam tłumaczy także ten fakt ustanowienia czy obecności Andrzeja Boboli w tym akcie ustanowienia Matki Bożej Królową Korony Polskiej 1 kwietnia 1656 roku. Nie byłoby to jakby do zrozumienia bez właśnie tego udziału Andrzeja Boboli jako animatora i moderatora sodalicji mariańskiej. A także można domniemywać jego udział w powstaniu tekstu ślubów królewskich Jana Kazimierza. I właśnie temu chciałem przez chwilę poświęcić trochę uwagi. My wiemy, że od wczesnego średniowiecza na polskich ziemiach kwitła pobożność maryjna, a Maryję w jasnogórskim wizerunku traktowano jako opiekunkę Królestwa Polskiego. Już Jan Długosz nazwał Maryję Jasnogórską, Panią Świata i Naszą. Pieśń Bogarodzica od XV wieku pełniła rolę nieoficjalnego hymnu państwowego. Ale po raz pierwszy Maryja Jasnogórska została nazwana Królową Polski w trakcie objawień, jakich doświadczył w Neapolu włoski jezuita ojciec Juliusz Mancinelli. 14 sierpnia 1608 roku miał on objawienie, podczas którego Matka Boża poleciła mu, aby nazwał ją Królową Polski. I on z takim przesłaniem przybył do Polski i treść tych objawień rozpowszechnił na ziemiach Rzeczypospolitej książę Albrecht Radziwiłł, wielki kanclerz litewski. Ale te objawienia były żywo komentowane, dyskutowane właśnie w zakonie jezuitów, w gimnazjach jezuickich. Z tego wniosek, że Andrzej Bobola, wstępując do sodalicji mariańskiej w tym samym roku, kiedy były te objawienia, musiał żywo także na nie zareagować i pewnie mu w jego duchowość głęboko się wpisały. Znał te objawienia również król Jan Kazimierz, ponieważ był nie tylko wychowankiem jezuitów, ale był jezuitą, ponieważ w 1640 roku wstąpił do zakonu jezuitów, do nowicjatu w Loreto. I on także codziennie powtarzał ten akt ofiarowania się Matce Najświętszej, którego fragmenty znajdują się w akcie ślubów królewskich. Także widzimy tutaj, jak te pewne fakty zachodzą na siebie. Król Jan Kazimierz w 1645 roku, po śmierci króla Władysława IV, swojego brata, może trochę przymuszony, opuścił zakon jezuitów, zrezygnował z tytułu kardynała
ożenił się ze swoją bratową, żoną króla Władysława IV i został królem Polski. I po cudownej obronie Jasnej Góry w 1655 roku, kiedy to Matka Boża zasłynęła, obrona Jasnej Góry stała się tym jakby znakiem obecności zwycięskiej Matki Bożej w narodzie polskim, to właśnie 1 kwietnia 1656 roku, kiedy jeszcze Szwedzi byli w Polsce, we Lwowie, nie na Jasnej Górze, bo Jasna Góra jeszcze wtedy, choć była wolna, ale była na terenach okupowanych przez Szwedów, to właśnie wypełnił ten to polecenie Matki Bożej z tego ukazania się jej jezuicie Mancinellemu. I w katedrze lwowskiej przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej złożył te uroczyste śluby zawierające formułę: Ciebie za patronkę moją i za królową państw moich dzisiaj obieram. Właśnie w trakcie tego ślubowania złożył także obietnicę ulżenia chłopom, zniesienia pańszczyzny, czyli był ten element takiej sprawiedliwości społecznej, który zapewnił wykonać. I mógł w tym przygotowaniu tych ślubów, zwłaszcza w przygotowaniu tekstu, uczestniczyć Andrzej Bobola, dlatego że przebywał wtedy we Lwowie, uratował się z napadu kozaków na Wilno i właśnie udał się do Lwowa posłaniem do króla Jana Kazimierza. I pewnie w tej rozmowie wówczas z królem jakby potwierdził to, co król chciał uczynić, ogłosić Matkę Bożą Jasnogórską Królową Polski. We Lwowie przed Matką Bożą Łaskawą także ojciec Bobola ponowił swój własny ślub, swoje własne zawierzenie, że chce jej służyć, chce służyć zbawieniu powierzonego mu ludu, nawet za cenę własnej krwi. Ponieważ był tak blisko, głęboko związany z Matką Bożą, może mógł usłyszeć w sercu obietnicę Maryi, że wkrótce nadejdzie taki dzień jego zwycięskiej ofiary. Ponieważ niewiele, rok później, od królewskich ślubów Andrzej Bobola poniósł męczeństwo. Jan Kazimierz nie dopełnił tych ślubów królewskich. Niektórzy mówią, że za to spotkała nas kara zaborów. No ale to były czasy, kiedy w Rzeczpospolitej zapanował ogromny chaos. A Jan Kazimierz 2 lata później abdykował i wyjechał za granicę. Ale o ślubach jednak nie zapomniano. I tutaj chciałbym jakby podkreślić pewną obecność Andrzeja Boboli w tych dalszych ślubowaniach, których dokonano. Mianowicie w 1717 roku, kiedy dokonano koronacji jasnogórskiego obrazu, to uznano tą koronację za koronację Maryi na Królową Polski. Tego do dzisiaj nikt nie odwołał. Później w roku 1856 w Paryżu nastąpiło odnowienie ślubów Jana Kazimierza przez jednego z twórców Zgromadzenia Zmartwychwstańców, księdza Aleksandra Jałowickiego oraz krąg osób z nim związanych, między innymi Adam Mickiewicz wówczas przywołał Andrzeja Bobolę jako tego autora tekstu ślubów królewskich. Kolejna aktualizacja ślubów Jana Kazimierza miała miejsce w 1904 roku, a dokonał tego święty Józef, arcybiskup Bilczewski, ówczesny arcybiskup Lwowa. I w
Wtedy w Lwowie zgromadzili się przedstawiciele wszystkich zaborów i to spotkanie miało taki charakter nadziei na odzyskanie niepodległości. Czyli jakby realizacja tych ślubów, ponawianie ich miała związek z odzyskaniem niepodległości albo właśnie z umocnieniem niepodległości. Papież Pius X w 1908 roku zezwolił na wpisanie wezwania Królowo-Polski na stałe do litanii loretańskiej. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku Episkopat Polski zwrócił się do Stolicy Apostolskiej o wprowadzenie święta dla Polski pod wezwaniem Królowej Polski. Papież Benedykt XV przychylił się do tej prośby. 14 stycznia 1920 roku ustanowiono to święto dla całej Polski. W obliczu zagrożenia bolszewickim najazdem w 1920 roku Polacy ponownie zwrócili się o pomoc do Matki Bożej. Episkopat odwołał się do ślubów Jana Kazimierza, szukając umocnienia narodu na Jasnej Górze, wzywając wiernych do zachowania nadziei i postawy na wzór ojca Augustyna Kordeckiego. Ale co ważne, jeśli chodzi o Warszawę, kiedy bolszewicy stali pod Warszawą, to wówczas kardynał Aleksander Kakowski polecił rozpocząć nowennę do świętego Andrzeja Boboli. I choć zwycięską bitwę Cud nad Wisłą, to zwycięstwo przypisano Matce Bożej, to jednak w Warszawie był ten zwrot do świętego Andrzeja Boboli. Także tutaj też go należy widzieć jako patrona tego zwycięstwa. Gorącym orędownikiem odnowienia ślubów narodu polskiego był prymas August Kląt, który 8 września 1946 roku ofiarował Polskę niepokalanemu sercu Maryi w duchu objawień fatimskich. Ale aktualizując śluby Jana Kazimierza i wspominając w nich Andrzeja Bobolę. Z kolei, tak jak tu już było mówione, kardynał Stefan Wyszyński, internowany w Komanczy, czyli w pobliżu Strachociny, tego miejsca urodzenia Andrzeja Boboli, co ciekawe, właśnie 16 maja w liturgiczne wspomnienie świętego Andrzeja Boboli napisał tekst ślubów, które w 1956 roku, czyli 300. rocznicę ślubów Jana Kazimierza, to odnowienie dokonało się na Jasnej Górze, jeszcze bez prymasa. No i później od 1957 roku ta wielka nowenna, peregrynacja obrazu Matki Bożej po wszystkich parafiach w Polsce i to odnowienie wielkie, milenijne, 3 maja 1966 roku. To był również taki wielki akt w duchu świętego Andrzeja Boboli. Ostatniego aktu, a później jeszcze Jan Paweł II 4 czerwca 1979 roku podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny dokonał aktu zawierzenia Polski Matce Bożej, a ostatniego takiego aktu dokonano w 2016 roku z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski. Myślę, że należy w tych aktach widzieć udział świętego Andrzeja Boboli, który za swego życia ziemskiego jako Sodalis Marianus szczególną cześć oddawał Matce Najświętszej. I to nie przypadek także, że w Strachocinie, miejscu jego narodzin, powstał także pierwszy w Polsce żeński niepokalanów, zgromadzenie sióstr oddanych zgłębianiu tej tajemnicy. Może zakończę takim słowem, że Boża opatrzność w każdym czasie, a zwłaszcza w okresach trudnych,
posyła wielkich ludzi, świętych, będących dla narodu, dla państwa, dla Kościoła w Polsce takimi autorytetami moralnymi, duchowymi, takich apostołów ojczyzny. I takim z pewnością był święty Andrzej Bobola, czciciel tajemnicy niepokalanego poczęcia Matki Najświętszej, Sodalis Marianus, który zawierzał się wielokrotnie Matce Bożej, patron Polski, patron na nasze trudne czasy. I byłoby dobrze, żeby Andrzej Bobola, który był także wielkim czcicielem Różańca Świętego, a kardynał Chląd powiedział, że Polska już nigdy nie zwycięży orężem, siłą oręża, tylko różańcem, mocą Różańca Świętego. Także byłoby dobrze dzisiaj właśnie, żeby różaniec stał się tym z jednej strony orężem, a z drugiej strony także przywołaniem patronatu świętego Andrzeja Boboli, żeby te trudne sytuacje wojny z Kościołem zostały przezwyciężone. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo panu senatorowi. Pani profesor cierpliwie czeka. Doktor habilitowany profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pani Małgorzata Nowak-Barcińska. Ukończyła studia na filologii polskiej w 1995 roku. I dodam tutaj, że pracę magisterską obroniła pod kierunkiem profesora Michała Łysiowa, ponieważ bardzo uwielbiałam profesora, więc nie mogłam tego nie wspomnieć. Pani profesor jest pracownikiem Katedry Języka Polskiego KUL, jest członkiem Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Komisji Języka Religijnego przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, Zespołu Języka Religijnego Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza Oddziału Lubelskiego. Zainteresowania naukowe, pani profesor, to język religijny, zwłaszcza polski język biblijny, język i styl pisarzy, polszczyzna współczesna, ale jak wyczytałam w internecie, także haft krzyżykowy. To już kobiece bardzo. Autorka szeregu prac i publikacji naukowych, redaktor naukowa zeszytu 6 językoznawstwo, roczników humanistycznych. Pani profesor, prosimy o rozważania na temat święty Andrzej Bobola we współczesnej hagiografii. Bardzo proszę. Dziękuję serdecznie. Proszę państwa, tytułem wstępu taka osobista refleksja. Gdy uczestniczyłam w rekolekcjach przed beatyfikacją kardynała Stefana Wyszyńskiego, usłyszałam coś, co było dla mnie rzeczą nową, co mnie zdumiało. Prowadzący powiedział tak, że komuniści nie zabraniali drukowania najlepszych prac teologicznych, natomiast zabraniali drukowania żywotów świętych. Prowadzący rekolekcję biskup Dajczak zadał słuchaczom pytanie: jak myślicie, dlaczego? Przedmiotem uwag, dzisiejszych moich uwag, są wybrane współczesne. To jest opublikowane w okresie 1986-2017 szkice biograficzne o świętym Andrzeju Boboli, wydane jako teksty autonomiczne lub wkomponowane w większą całość. Ich analiza zorientowana jest na aspekty genealogiczne, czyli gatunkowy, i językowo-stylistyczne, czyli zgodnie z moimi zainteresowaniami naukowymi. Do szczegółowego oglądu wybrałam następujące źródła. 9 tom serii Polscy Święci, zbiór Tomasza Opalińskiego, księdza Tomasza Opalińskiego, Święci znów na ziemię ściągnięci, 365 śladów na drodze do nieba z 2011 roku, prace Pawła Żewuskiego, Duszochwat Andrzej Bobola, wydany w Teologii Politycznej w roku 2017. Prace Aleksandry Witkowskiej, siostry Aleksandry Witkowskiej, Mocarze Ducha Polscy Święci i Błogosławieni 999-2007,
wydaną w roku 2008 i Żywoty Tadeusza Rzechiewicza, tom drugi z 1989 roku. Tej pracy poświęcę tutaj najwięcej uwagi. Słów parę o żywocie. Ujmowany genealogicznie żywot w polszczyźnie rozumiany jest jako przedstawienie w formie pisemnej kolei czyjegoś życia, zwłaszcza osoby uznanej przez Kościół za świętą. Żywot jest gatunkiem hagiograficznym, a w szerszym, nadrzędnym rozumieniu biograficznym. Od klasycznego żywota oczekuje się zaprezentowana kolei życia jego bohatera w porządku chronologicznym z uwzględnieniem podziału na vita, passio i miracula. Z ewentualnym uzupełnieniem, co akurat w odniesieniu do Boboli będzie miało miejsce, o translację, czyli losy relikwii. Retoryczną konstrukcję gatunku przedstawić można zaś w następujących częściach. Prolog, wprowadzenie w temat, narratio, informacje o narodzinach, okresie dzieciństwa i dorastania Xa, opis dnia śmierci, argumentatio, źródłowe poświadczenie świętości Xa, signa, argumenta, egzempla oraz epilog, podsumowanie, skrótowe wyjaśnienie, skrótowe przytaczanie wymienionych wcześniej argumentów. W zakresie formy wypowiedzi żywoty przedstawiają się niejednorodnie. Mogą to być wypowiedzi stricte naukowe, popularne, literackie czy mieszane. Słów parę o pierwszym żywocie, czyli Bobola, księdza Drzymały. W analizowanym zbiorze klasyczny schemat, a w zakresie formy styl naukowy ma żywot Boboli pióra ojca Kazimierza Drzymały, święty Andrzej Bobola, zawarty w serii Polscy Święci. Zorganizowany jest on w porządku. Pierwszy rozdział pochodzenie świętego Andrzeja Boboli, kolejno młody zakonnik, kapłan, pierwsze prace apostolskie, na niwach pańskich, burza na wschodzie, łowca dusz, u kresu, męczennik chrystusowy, początki czci świętego męczennika, w czci i chwale, w niepodległej ojczyźnie, święty i czternasty rozdział, patron Polski. Święty przedstawiony jest przez Drzymałą obiektywnie, w nieco konturowym jednak z dzisiejszej perspektywy języku. Odbiorca tekstu, poznając Bobolę, poznaje zarówno jego wielkość, jak i słabości charakteru, które najkrócej można zawrzeć w formule wybuchowy temperament. I może dwa cytaty. Wrodzone Andrzejowi usposobienie choleryczne, przejawiające się na zewnątrz w pewnym uporze, z jakim trzymał się swego zdania, a zwłaszcza w skłonności do nagłych wybuchów niecierpliwości. Czy też zdradzał także brak równowagi i obojętność względem zarządzeń przełożonych. Passio przedstawione zostało detalicznie. By w możliwie najboleźniejszy sposób pomścić się za kapłańskie słowa gorliwego apostoła, od tyłu, czyli u nasady, przez głęboki otwór w szyi wyrwano mu język, pozbawiając go mowy. Na koniec jeszcze grubym szydłem rzeźniczym podziurawiono mu lewy bok, kierując go w stronę serca. Zhańbiono już wszystko. Przed oprawcami leżał krwawy ludzki strzęp, ale ciągle jeszcze żyjący, wstrząsany konwulsyjnymi drganiami. By nasycić się tymi drgawkami, zbezczeszczono człowieka, porwano go ze stołu, okręcono sznurem, uwieszono u powały za nogi. Straszliwe katusze trwały 2 godziny. Skrócili je ze znużenia kozacy podwójnym cięciem w szyję. Równie szczegółowo relacjonowane są mirakula. Zawarte one są w rozdziałach od 10 do 13 oraz translacje, czyli losy relikwii. W kontekście innych prac żywą ten wyróżnia także szczegółowo przedstawiona historia kultu oraz działań związanych z procesami beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. Syntetyczny, zachowujący jednak schemat vita, passio i miracula w zakresie formy popularny charakter mają żywoty Boboli pióra siostry Aleksandry Witkowskiej oraz księdza Tomasza Opalińskiego, Bobola Witkowskiej. Żywot Boboli w ujęciu siostry Witkowskiej to tylko 25 wersów tekstu pod tytułem Andrzej Bobola, święty zakonnik, męczennik. Ten tekst zorganizowany jest w 3 akapitach. Pierwszy to ramy życia i etapy procesów, beatyfikowany w 1853, kanonizowany w 1938. I tyle. 2 akapit to syntetyczny życiorys. 3 to 2 wersy na temat ikonografii. Elementem dodatkowym w zbiorze Witkowskiej są graficznie wyróżnione segmenty stałe w zbiorze, wspomnienie oraz modlitwa. Jeśli żywot pióra Witkowskiej miałby być dla kogoś jedynym źródłem wiedzy na temat świętego, wiedziałby on o nim niewiele, wiedziałby tyle. Był utalentowanym kaznodzieją i misjonarzem ludowym,
zwany apostołem pińszczyzny, zjednał dla katolicyzmu wielu prawosławnych, co wywołało ze strony ortodoksów wzrost wrogości do jezuitów, uważanych za głównych twórców Unii Brzeskiej. W okresie wojen kozackich, podczas dokonanej w 1657 roku przez kozaków rzezi katolików i Żydów w Janowie Poleskim, pojmany i poddany torturom. Poniósł 16 maja śmierć męczeńską przez powieszenie głową w dół i dobicie szablą. Istotne dla rysu duchowego portretu Boboli wprowadza jednak umieszczona pod żywotem modlitwa, pokazująca świętego jako apostoła jedności. I chciałbym Państwu tę modlitwę przytoczyć. Boże, Ty przez śmierć Twojego Syna chciałeś zgromadzić swoje rozproszone dzieci. Spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z dziełem Chrystusa, za które oddał życie święty Andrzej Męczennik. Z żywota Boboli, zawartego w tomie Mocarze Ducha, przytoczę jeszcze jeden wyimek, poświęcony ikonografii świętego. Ikonografia przedstawia go w stroju zakonnym z szablami wbitymi w kark i prawą rękę lub w postaci misjonarza wędrowca, czyli w takiej, jaka tutaj jest prezentowana. Bobola Opalińskiego. Sytuowany w tej samej grupie ujęcia tematu szkic księdza Tomasza Opalińskiego jest nieco obszerniejszy w porównaniu z Witkowską. Tytuł źródła: Święci znów na ziemię ściągnięci, 365 śladów na drodze do nieba, zdradza koncepcję dzieła o układzie święty na każdy dzień. Tak jak w innych wypadkach, idea pracy przedstawiona została przez autora jako chęć ukazania, że święci żyją wśród nas, że można i warto ich naśladować. Jak wyłuszcza jednak Opaliński, cytuję, chodziło mi raczej o ukazanie jednej idei, która również żyjącego dziś człowieka może nakierować ku świętości, stanowiąc dla niego przesłanie na kolejny dzień życia. Dlatego wprowadziłem postać sceptyka, który w imieniu współczesnych Tomaszów, niezbyt chętnych do uwierzenia, że świętość może być czymś nam bliskim, możliwym do naśladowania, zadaje świętym i błogosławionym niewygodne pytania, czasem mocno osadzone w realiach życia danej postaci, czasem ukazujące ich całkowitą nieznajomość. A wszystko po to, aby postać patrona dnia miała okazję przemówić i odcisnąć swój ślad w naszej współczesnej rzeczywistości. Koniec cytatu. Święty Andrzej Bobola prezentowany jest 16 maja, w dniu wspomnienia liturgicznego. Poświęcony mu szkic ma tytuł Święty Andrzej Bobola, prezbiter i męczennik, patron Polski. Otwiera go wyróżniony graficznie głos sceptyka. Cytuję. Czy to możliwe, żeby Andrzeja Bobolę męczono aż tak, jak czytamy w opisach jego śmierci? Przecież tych tortur starczyłoby na kilka horrorów. Już nie mówię o tym, co działo się z jego ciałem. Nawet bolszewicy uznali to za dziwne, skoro zabrali je do Muzeum Medycznego w Moskwie. Ścisły żywot rozpoczynają słowa. Odpowiedź na ów głos sceptyka. Tak, ale Andrzej Bobola nie został kanonizowany za szczególne okrucieństwo, z jakim go męczono, tylko za to, że był bardzo skutecznym apostołem i że bronił wiary aż do śmierci. Na tle skondensowanych encyklopedycznych danych dotyczących życia zakonnego, prezentowane są mniej więcej w taki sposób, 2 czerwca 1630 roku złożył profesję wieczystą w kościele świętego Kazimierza w Wilnie, po czym został przełożony do domu zakonnego w Bobruisku. W latach 1633-1636 pracował w Płocku w ówczesnym kolegium jezuickim. Na tym tle jako rozbudowany jawi się opis męczeństwa. 16 maja 1657 roku podczas powstania Chmielnickiego dostał się we wsi Mohilno w ręce kozaków. Gdy bicie na Hajami nie spodobało wyrzeczenia się wiary, wybito mu zęby. Wyrwano paznokcie i zdarto skórę z górnej części ręki, po czym wleczono za koniem do rzeźni miejskiej, gdzie rozłożono na stole i zaczęto przepalać ogniem. Na miejscu tonsury wycięto mu na głowie ciało na głowie do kości, na plecach wycięto mu skórę w formie ornatu. Rany posypano sieczką, odcięto mu nos, wargi, wykuto jedno oko. Kiedy z bólu i jęku wzywał stale imienia Jezus, w karku zrobiono otwór i wyrwano mu język u nasady, a potem powieszono go twarzą do dołu. Dobił go dowódca uderzeniem szabli w głowę. Z bogatej wędrówki relikwii wydobywa Opaliński fakt moskiewski, czyli przeniesienie ciała do Muzeum Medycznego w Moskwie. Syntetycznie ujmuje także Opaliński losy wyniesienia Boboli na ołtarze. Kanonizował go Pius XI,
1938 roku, w tym samym roku relikwie uroczyście przywieziono do Warszawy. W kwietniu 2002 nadano mu tytuł drugorzędnego patrona Polski. Istotne, parafrazując autora, sprowadzające Bobolę na ziemię jest kończące szkic pytanie. Czego nas uczy święty Andrzej Bobola? Proponowana przez Opalińskiego odpowiedź brzmi: współczesnym ludziom bojącym się bólu tak bardzo, że chcą przed nim uciekać w eutanazję, może dobitnie pokazać, że to nie bólu należy się bać, ale utraty zbawienia. Bobola Rzychiewicza. Cytując żywot Andrzeja Boboli, autorstwa Tadeusza Rzychiewicza, na gnologicznej mapie scharakteryzować go trzeba jako esej z cechami tradycyjnego żywota. Obserwacja większego korpusu tekstów potwierdza te uwagi. Tadeusz Rzychiewicz, niewątpliwie bardzo świadomy tradycji hagiograficznej, swoje teksty, czyli żywoty w rozumieniu gatunkowym, nazywa szkicami, esejami biograficznymi czy opowieściami. Jako autor często w żywotach przekornie przyjmuje rolę hagiografia bez zawodowych ambicji, niespecjalisty, amatora czy wręcz ignoranta, który niepobożnie podchodzi do zastanych źródeł, który daruje sobie nazbyt uproszczone schematy popularne w hagiografiach. I tutaj znamienne są metatekstowe uwagi autora ze wstępu do zbioru i samych żywotów. Cytuję. Wydawało mi się, że spetryfikowane właściwie od wieków wyobrażeniowe schematy hagiograficzne wyrządziły rażącą krzywdę zarówno samym świętym, jak też i tym wszystkim, którzy szukali w nich nauki dla siebie, wsparcia i pomocy, a bodaj zwykłej ludzkiej bliskości. Wiele najlepszej woli włożono w starania, aby oderwać świętość od wszelkiej codzienności, nie cofając się nawet przed pilnym wymazywaniem lub przemilczaniem wszystkiego, co wydawało się hagiografią niegodne aureoli. Koniec cytatu. Na marginesie dodam, że poszczególne żywoty Rzychiewicza zawierają wnikliwą, odbrązawiającą, a nierzadko i ironiczną krytykę źródeł pobożnych hagiografów. Żywotom Rzychiewicza właściwy jest ich ukryty aparat naukowy. Źródła jednak dyskretnie przebijają z jego wywodu. Nie można nie zauważyć, że w Boboli Rzychiewicza wybrzmiewa głos Kazimierza Drzymały. W szkicu o świętym Andrzeju Boboli dobrze wybrzmiewa jeszcze jedna z ról. Perspektywa, z jakiej przedstawia się Rzychiewicz hagiograf, to rola odkrywcy, czy raczej przewodnika, gdyż zaproszony do odkrywania świętości danego bohatera jest także odbiorca tekstu. Poznanie świętości X-a ma być wspólną przygodą autora i czytelnika. Jak pisze o Boboli? Cóż zatem uczynimy z Andrzejem Bobolą? Zrobimy to, co jedyne możliwe. Przyjrzymy mu się, spróbujemy jakoś razem, czyli łącznie z odbiorcą tekstu, rozsupać tę tajemnicę. Jednakże bez wielkiej nadziei powodzenia. Jeśli nawet wyniki będą mizerne, to nic. Bo może ważne jest samo dotknięcie owej tajemnicy wyniesienia i zrozumienie, że być może najważniejsze bywają sprawy ukryte i że granice między zwyczajnością i nadzwyczajnością są kruche i raczej umowne. Bo może nadzwyczajne bywają właśnie sprawy schowane pod szarą powłoką zwyczajności. Nie wiem, lecz spróbujmy. To może być dość intrygująca przygoda. Tyle Rzychiewicz. W tej przygodzie autorowi idzie właśnie o dotarcie do własnej twarzy X-a, do własnej twarzy Boboli. Żywot Boboli, jak już powiedziałam, pióra Rzychiewicza jest bliski klasycznym hagiografiom, które realizują schemat Vita Passio Miracula Translatia. W szkicu autor przywołuje też, mówiąc jego językiem, związane z Bobolą sensacje, czyli czyni to w celu sprostowania, wyjaśnienia pewnych faktów. I o jakich sensacjach jest mowa? Mowa jest o losach relikwii Andrzeja Boboli. W 1924 roku złożono relikwię w rzymskim kościele Il Gesù. Było to już po rewindykacji. I tu konieczna zdaje się mała wstawka w nawiasie, w niezamierzony sposób nieco krępująca. Otóż ciało wciąż było wolno od rozkładu, zaś uczeni zastanawiali się mocno nad naturą owej mumifikacji. Jednakże twarz była zmasakrowana. Jak już wspomniano, Boboli odcięto nos, wargi, wyglądał strasznie. A leżeć miał w kryształowej trumnie. Chciano uprzystępnić oczom wiernych owo ciało, lecz jak uniknąć równocześnie szoku wywołanego tak drastycznymi śladami tortur? Zdecydowano się w końcu na zabieg dość makabryczny. Dorobiono zwłokom nos i wargi. W nawiasie, Włosi umieją robić takie cudeńka.
Wspominam o tym nie dla taniego dreszczyku, lecz z konieczności. Istnieją bowiem fotografie ciała Andrzeja Boboli w owej kryształowej trumnie i nieświadomych mogłaby dziwić rozbieżność pomiędzy opisem jego kaźni i nietkniętą twarzą. Koniec cytatu. Oceniając żywot Boboli w ujęciu Rzechewicza, stwierdzić trzeba, że mamy tu do czynienia z indywidualną realizacją wzorca gatunkowego, powtarzalną jednak autorską i idiostylową. I tu pozwolę sobie na dłuższą dygresję. Osobliwość Boboli Rzechiewicza, tak zresztą jak i innych żywotów jego autorstwa, polega właśnie na tym oryginalnym, niejako nie hagiograficznym, w klasycznym rozumieniu hagiografii, podejściu do świętości. Tadeusz Rzechiewicz akcentuje powszechne powołanie do świętości. Świętość ujawniającą się w człowieczeństwie, w niedoskonałości oraz na swoistym własnym stylu. Można powiedzieć, że autora bardziej interesuje normalność niż doskonałość. Owa właśnie wcześniej przytoczona posągowa, zimna świętość opisywanej postaci. I jak sam stwierdza we wstępie do pierwszego tomu żywotów, cytuję, szukałem żywych świętych, szukałem prawdy o świętych. Przyznaję, chciałem, aby zeszli z cokołów, gdyż wielkość nie jest problemem najwyższych nawet cokołów pomnikowych albo ołtarzowych. Chciałem, aby stanęli żywi i prawdziwi pomiędzy żywymi. Koniec cytatu. Znamienne dla tego zagadnienia są refleksje Rzechiewicza zawarte w eseju Pochwała niedoskonałości. Nurtujące Rzechiewicza pytanie, czy aby doskonałość nie jest poza doskonałością? To pytanie dobrze wybrzmiewa w końcowej części szkicu o Boboli. I ten właśnie fragment chcę jeszcze Państwu przytoczyć. I cóż zrobimy z Andrzejem Bobolą? Nie rozsłupaliśmy jego tajemnicy. Dlaczego właśnie on? Myślę, że sprawa Andrzeja Boboli jest u źródła tajemnicą ewangelicznego wybraństwa. Wielu było rybaków nad brzegami jeziora Genezaret, a wszyscy do siebie podobni, lecz wybrano akurat tych paru. Myślę także, że z Andrzejem Bobolą jest trochę tak, jak z zachodnioeuropejskimi wizerunkami świętych albo wschodnimi ikonami. Wielkie dzieła sztuki malarskiej, skądinąd doskonałe, rzadko bywają obwieszone wotami dziękczynnymi. Nieczęsto bowiem dzieje się tak, że właśnie piękny i bliski doskonałości wizerunek staje się pomostem szczególnej bliskości czy znakiem obecności. Lecz niektórym przypada owo osobliwe wybraństwo. I też próżno pytać dlaczego. Przypada ono także wizerunkom niebędących pomnikami sztuki. Krzywią się na nie znawcy i esteci, że nie na najwyższym poziomie albo wręcz pośrednie. Lecz modlący się ludzie bywają wysłuchani. Nie każda też ikona, choćby wielka w swej nieskazitelnej piękności, bywa cudowna. A trafia się, że przypadnie to mniej doskonałym. Tak chyba było z Bobolą. Możliwe, że gdybyśmy go chcieli mierzyć miarami uzdolnień, uczoności, cnót i nieskazitelności, nie wypadłby idealnie. Prześledziliśmy przecież jego żywot, jego haniebnie zawalony egzamin, jego trudności z samym sobą, z własnym temperamentem, z własnymi wadami. Być może nawet jego męczeństwo, chociaż niewątpliwe i świadczące o heroicznej wielkości i stałości wiary i przekonań o męstwie i wytrwałości, nie było odosobnione. Doprawdy, nie był przecież jedynym w swej śmierci, lecz jakby palcem pokazano ten. I próżno pytać dlaczego. Nie wiem, może było coś w duszy tego człowieka najgłębiej ukrytego i niedostrzegalnego dla ludzi, a także i niezależnego od ułomności, jakiś jarzący się w ukryciu kryształ. A może niczego takiego nie było. Może po prostu spodobało się Panu Bogu wybrać jednego z wielu, aby moc Boża pokazała się w niedoskonałym, nieodstającym od wielu. Koniec cytatu, przydługiego, przepraszam. Jak pokazało to przytoczenie, jak widzimy to w innych żywotach autora, stawione pytania często pozostają bez odpowiedzi, te pytania o świętość. Między innymi dlatego też żywoty jego pióra odznaczają się brakiem dydaktyzmu właściwego hagiografią. Wnioski moralno-wychowawcze, które z nich wypływają, są dla tych, którzy myślą. I tak też warto czytać końcowe dygresje w żywocie Boboli. Życie Boboli ukazane zostało przez Rzechiewicza, tak też mówią inni hagiografowie, na tle wydarzeń historycznych, politycznych, społecznych oraz na tle jej religijnych realiów. Święty został scharakteryzowany wewnętrznie, czyli mamy rys psychologiczny, duchowy. Ocena świętości przeprowadzona została jednak oczami wierzącego, z perspektywy współczesnej. Wyeksponowana została żywość, aktualność pewnych cnót, niekoniecznie tych, które musiały być brane pod uwagę w procesach beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. I ostatni z żywotów przeze mnie analizowanych, Bobola Rzewuskiego.
Na mapie hagiograficznych szkiców o Boboli oryginalny jest także najmłodszy w serii tekst Pawła Rzewuskiego, najmłodszy z tych, do których dotarłam, pod tytułem Duszochwat Andrzej Bobola. Z uwagi na swoją strukturę wymaga ten tekst pewnego przygotowania odbiorcy, wymaga pewnego minimum wiedzy wyjściowej. Pozornie rozwichrzone wątki składają się jednak i tu w spójną całość, choć przedstawioną ahistorycznie, czyli nie ma porządku chronologii. Założyć można, że taka konstrukcja szkicu dla młodszego odbiorcy, który jest przyzwyczajony do nielinearności, nie stanowi zapory komunikacyjnej. Żywot Boboli po akapicie wprowadzającym, cytuję, Andrzej Bobola zajmuje w panteonie polskich świętych miejsce szczególne. Tak jego życie jak losy pośmiertne wzbudzają kontrowersje. Jedni widzą w nim przykład zabortości kościoła katolickiego, inni wielkiego polskiego świętego. Trudno pisać o Boboli, nie popadając z jednej strony w hagiografię, a z drugiej zaś w sceptycyzm. Chociaż został ogłoszony świętym, nawet wśród katolików budzi mieszane uczucia, nie mówiąc już o przedstawicielach prawosławia. Jeden z patronów Polski rozpala skrajne emocje. Od zachwytu po szczerą nienawiść. Sam żywot przedstawiony jest w segmentach sygnowanych datami 1591-1712, czyli jest to objawienie się Boboli Marcinowi Godybskiemu. Potem mamy rok 1920, a kolejny akapit to rok 1657, potem 1596, czyli Unia Brzeska. Kolejno 1938-1657, i ostatni rok 2016. O Boboli Rzewuski mówi i od strony jego zalet i słabości, które zresztą w jego narracji splatają się w jedną jakość, tworząc nową ramę, nową świętą jakość. Cytuję. Walczył też ze sobą i ze swoimi skłonnościami. Odsuwał od siebie to, co było charakterystyczne dla kultury, w której się wychował. Sarmackie wielkopaństwo oraz zamiłowanie do jedzenia i picia. Święty, nieświęty, chciałby się powiedzieć o Boboli. Choleryk i opój, który nie cofnął się przed jednym z najtrudniejszych zadań, jakie mogły stanąć przed człowiekiem jego czasu. U Rzewuskiego zarówno w zakresie vita, jak i passio w narracji dominuje skrót. I tutaj może passio, o którym państwo już tutaj słyszeli wcześniej w takim rozwinięciu. Został pojmany przez kozaków. Najpierw próbowali skłonić go do przejścia na wiarę prawosławną. Później, kiedy te zabiegi nie dały efektu, bili nachajkami. Dalsze tortury, wymyślne i okrutne, nie przyniosły skutku. Poranionego Bobolę wprowadzono do Janowa, gdzie jeden z kozaków oznajmił zebranym. To jest Polak, ksiądz rzymskiej wiary, który od naszej wiary odciąga i swoją polską, i na swoją polską nawraca. W mieście w jednej z jatek oprawcy dalej znęcali się nad jezuitą. Im silniej bronił swojej wiary, tym większą budził w nich nienawiść. Dopiero po kolejnych dwóch godzinach tortur, kiedy umarł od zadanych mu ran, odcięli jego ciało od sznura, na którym wisiał w czasie męki. Tyle. Co wnosi do naszej wiedzy o Boboli szkic Rzewuskiego? Dociekliwym ukazuje nowe źródła, na przykład list episkopatu w związku z uznaniem świętego Andrzeja Boboli za patrona Polski z 30 kwietnia 2002 roku. Do zasobu stałych nominacji Boboli, takich jak Łowca Dusz, Apostoł Pińszczyzny czy Apostoł Polesia, dorzuca nowe, pozornie niekanoniczne, Komando z Pana Boga. O Boboli Rzewuski mówi językiem współczesnym, stylem publicystycznym. W sensie głębszym szkic ten zmusza odbiorcę do szukania własnych odpowiedzi o żywotność świętego w naszym tu i teraz. W szkicu też zamieszczona jest jakby głos strony prawosławnej, jak prawosławni widzą Bobole, widzą go jako kość niezgody. Wnioski. Zaprezentowane przeze mnie żywoty to tylko fragment mozaiki, fragment poszukiwań własnej twarzy Boboli. I w tym kontekście dodam, że swoistym nowym żywotem, wymagającym jednak odrębnej analizy, jest witryna www.święty Andrzej Bobola. Witryna prowadzona przez Narodowe Sanktuarium Świętego. Można założyć, że dla wielu, szczególnie dla przedstawicieli młodszego pokolenia, będzie to pierwsze miejsce kontaktu ze świętym. Wspólne wszystkim autorom zmagającym się ze świętością Andrzeja Boboli, jak i świętością w ogóle, był cel pokazania go jako siły Kościoła. Przedstawienia w tym wypadku Boboli jako czytelnego znaku żyjącego i działającego w nim Boga, przekonującego wzoru pokonania własnej słabości.
wzoru uczynienia prawdy Chrystusa swoją własną prawdą. W ocenie siostry Witkowskiej spełniona w Boboli i innych polskich świętych i błogosławionych pasja świętości stanowią nie tylko nasze dziedzictwo, ale i wezwanie. Element tychże, czyli tego dziedzictwa i wyzwania, wybrzmiewa chociażby w takich litanijnych wyzwaniach, którymi chciałbym zakończyć moje wystąpienie. Święty Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych sióstr i braci, módl się za nami. Święty Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach, módl się za nami. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani profesor Małgorzata Nowak, teraz księże prałacie, czas na suplement. Po trzech wypowiedziach czas na naszego prałata, gościa honorowego. Zapraszam. Mam jeszcze dwa? Nie. Teraz. Pozwólcie, że ja będę tutaj trochę zarządzał czasem. Mamy trzy już referaty dzisiaj. 15 minut ksiądz, tutaj mogę dać mikrofon. I później przechodzimy do kolejnych referatów pani profesor Kornas-Bieli i pani profesor Bryły. Szanowni Państwo, z ugagą wszyscy wsłuchujemy się w te wykłady i każdy z nich coś nowego w nasze życie nosi. Ale jakże często zauważacie, że pewne sprawy się ciągle powtarzają. Chodzi o to, że przedstawia się Andrzeja Bobole ciągle w takim świetle. Ktoś tam napisał, że był Pius, to już drugi powtarza, że był Pius. Ja zadaję jedno pytanie. Czy coś nieświętego może być w niebie? Właśnie to jest zasadnicze pytanie. Andrzej Bobola miał charakter słaby, ale nie był grzesznikiem. W tym znaczeniu, że on podjął wielką pracę nad sobą. I to jest fenomenem Andrzeja Boboli. Święty jest ten, który nie zgodzi się swoimi wadami i swoimi grzechami. I dlatego też tutaj, powracając do pierwszego wykładu pana profesora, gdzie była mowa o tych jezuitach, ja ich też rozumiem, ale zakon, który ma tak bogate zbiory, o Boboli nie ma nic. Bo to, co ma, to są jakieś tylko opracowania. Ktoś tam coś napisał, ale przecież Bobola od 1621 roku, jak został wyświęcony na kapłana, do 1657, kilkadziesiąt lat, był kaznodzieją, prowadził sodalicje mariańskie, nawracał ludzi i żadne dokumenty się z tego okresu nie zachowały. I to jest pierwsza sprawa. Gdy zaczynali jezuici rozmawiać z nami, na jakiej podstawie to mówicie? Ja wiele rozmów przeprowadziłem z jezuitami. Jeżeli dochodzi do tematów dwuznacznych, my tego nie wiemy, my tego nie rozumiemy, my nie mamy. Bo jezuici zawsze upierają się na dokumentach. Bo to jest zakon rzeczywiście, który opiera się na dokumentach. A tych dokumentów w Boli nie mają. Dlatego też ja ich rozumiem z tego względu, że nie bardzo podejmują się promocji Andrzeja. Ponieważ oni nie mają dokumentów. I to jest chyba główny powód. Ostatnio był u mnie jeden z takich bardzo znanych jezuitów, ojciec Józef Augustyn. To jest bardzo znany w Polsce. I on do mnie przyjeżdża i mówi mi, powiedz mi coś o Boboli. On do mnie przyjeżdża do Strachociny, żebym ja, jezuitę wytrawnego, uczył Boboli. Bo chciałby zrobić też jakieś sympozjum w Rzeszowie, ale bardzo bym cię prosił, żebyś mi powiedział coś o Boboli. To patrzcie, jaka jest wiedza w tym zakonie o Andrzeju Boboli. I dlatego też patrzę na to i ja to doskonale rozumiem. Zresztą zawsze w dyskusji mówiłem, słuchajcie,
To jest zastanawiające, że Andrzej Bobola do promocji kultu w dzisiejszych czasach nie wybrał jezuity, tylko księdza diecezjalnego. To jest bardzo ważne pytanie, na które sobie trzeba zadać pytanie. Jeśli chodzi o Andrzeja Boboli i o ten stan świadomości w narodzie, to Boboli nigdy nie było łatwo. I tak jak ja widzę, to jest tak wielki święty i tak wielką rolę ma do spełnienia, że diabeł robi wszystko, jeżeli ktoś w niego wierzy. Bo są tacy, którzy w istnienie szatana nie wierzą. Ale w moim odczuciu robi wszystko, żeby go ludzie nie poznali. Bowiem, jeśli byśmy się naprawdę umieli zaprzyjaźnić z Andrzejem, a moja wiedza o Andrzeju to nie są książki tylko, z których dużo czytam, ale przede wszystkim jest obserwacja, to co w Strachocinie robi. I co się stało w ciągu tych kilkudziesięciu lat z tą parafią. I te świadectwa ludzi z różnych stron. To jest dla mnie najważniejsza odpowiedź. To jest dzisiejszą historią Polski. Ja nie chcę być tutaj, nie promować żadnej partii, żadnych ludzi politycznych, stawiać za wzór, ale za wieloma sprawami stoi dzisiaj Bobola. Bo myśmy go nie odczytali. I właśnie jest to takie ciągłe przedstawienie w tych opisach, jego życiorysu, powoływanie się na pasję, czyli jakie był bardzo męczony. Później robienie sensacji z jego objawień po śmierci. Zauważcie, że w tych wszystkich opisach jest mało o tym, co jest fundamentem. A mianowicie to, że my dzisiaj Bobole znamy, nie stoją za tym ludzie, tylko Bóg. Bo Bóg nie pozwolił o Boboli zapomnieć. Gdyby nie Bóg, nikt by dzisiaj nie znał Boboli. Bobola umarł i wszyscy zapomnieli. Zresztą będę mówił na wieczornym kazaniu. I to jest istota świętości Andrzeja. I dlatego dopóki tego nie zrozumiemy jako Polacy, to ten bieg historii najbliższy będzie bardzo bolesny. Ponieważ od Boboli zależy przyszłość i pomyślność ojczyzny. I to wiem, 100% jestem o tym przekonany. Od naszej modlitwy do Boga za przyczyną Andrzeja. I dlatego tak robi się wszystko. Żebyśmy tylko nie uchwycili się tego, co może nas uratować. Przecież jeżeli Bobola przychodzi i mówi pod koniec XX wieku, zacznijcie mnie czcić, nic innego nie powiedział. I to wygląda jak pycha, jak zarozumiałość. Nie, jemu nic nie potrzeba. Tylko wam potrzeba mojej pomocy. Zacznijcie mnie czcić, trzeba inaczej to widzieć. Ja też kilkadziesiąt lat patrzyłem, że chodziło o Strachocinę, a dzisiaj widzę, że to było słowo skierowane do Polaków, do naszego narodu. I to, co dzisiaj przeżywamy, to jest to, żeby po pierwsze, żeśmy nie zrozumieli, człowiek bije się w piersi, ale dzisiaj inaczej patrzę na Bobolę, a po drugie też, że ludzie nie chcą uwierzyć w to. I nie umiemy się zachować. Musi jeszcze chyba coś bardziej poważnego przyjść na naród, jak na warszawiaków. Przecież wiecie o tym, że przed 1920 roku Warszawa była bardziej burdelowska jak Paryż. To była jedna z najgorszych stolic grzesznych w Europie. Ale kiedy widzieli, że bolszewicy zbliżają się do Warszawy, wtedy nie patrzyli na to, tylko uderzyli do kościołów. Stał się cud nad Wisłą? A kto o tym dzisiaj wie? I dlatego to jest fenomen. Do czasu Andrzej Bobola przypomina się, że ja wam mogę pomóc. Że ja mogę przyjść wam z pomocą, ale ja nie mogę wszystkiego zrobić bez was. I to jest istota. Wpierw jak się objawił w 1702 roku, to powiedział, znajdźcie moją trumnę, oddzielcie od innych, a ja was wtedy uratuję przed Szwedami. I wpierw musieli wejść do podziemia kościoła, przez kilka dni męczyć się ludzie,
odnaleźli trumnę, ciało z jednej trumny, bo ta była zbutwiała, przełożyli do drugiej, włożyli w bocznej nawie, Szwedzi ominęli Pińsk. I to się wszystko zaczęło. I teraz zaczęli ludzie znowu się powracać po kilkudziesięciu latach. No kim jest ten Bobola? Gdyby nie było tego objawienia w Pińsku, nie byłoby go w katalogu świętym. I dlatego też patrząc na to, od czasu do czasu przypomina, naród sobie przypomina. Jeśli chodzi o całą kanonizację Andrzeja, pamiętajcie, papież tylko podejmuje decyzję, że ktoś jest święty czy nie święty. Ale inicjatywa musi iść z innej strony. I ta inicjatywa o kanonizacji Boboli w 1920 roku w lipcu poszła od Episkopatu Polski z Jasnej Góry do papieża Benedykta XV. A po cudzie nad Wisłą poszła drugi raz jako podziękowanie. Ja mam listy, które episkopat pisał do Stolicy Apostolskiej. Co więcej, mam list Piłsudskiego, który po cudzie nad Wisłą, bo przecież wiedział, że jako wytrawny strateg, że tam cię dokonał cud. I on prosił papieża, żeby nie tylko był kanonizowany, ale żeby był patronem Polski. I dlatego też, kiedy patrzymy właśnie na świętego Andrzeja Boboli, musimy go odkryć w innym świetle. Bowiem zadaję sobie jedno zasadnicze pytanie. I to chciałem, żebyście sobie zadali. Czy po to się objawiał po śmierci, żeby był jeszcze jeden więcej w katalogu świętych, czy po co innego? Przecież ja jestem święcie przekonany, że wielu ludzi umierających idzie do nieba. Na pewno tak jest. Bo niektórzy ludzie są bardzo prawi i bardzo święci. Ale czego po śmierci nie przychodzą i nie mówią, że trzeba ich czcić? To nie Bobola przychodził na ziemię, bo nie mógłby przyjść, gdyby mu Bóg nie pozwolił. Czyli patrzcie, jaka musi być to wielka świętość, nad którą nikt się nie pochyla tak bardzo głęboko. Tylko ciągle był taki, ciągle przekaż taki sam. Ja jeśli mówię o pewnych rzeczach, to pewne rzeczy człowiek wyklęczy, bo zmierzam do czego, że te wszystkie opracowania u Andrzeju to są często takie, moja wyobraźnia, tak jak Grzechiewicz. Ja czytałem wiele razy tę książkę. To jest wyobrażenie jego o pewnych rzeczach. To nie są fakty historyczne. A człowiek klęka i rozmawia. Tak jak po 4 latach ciężkich cierpień. W końcu, bo mój poprzednik z tymi spotkaniami z nim źle skończył. Ja mogłem skończyć tak samo jak on. Ale kiedy zadał mu po 4 latach, dopiero gdy przyszła odwaga, kim jesteś? Przecież bym sobie w życiu nie wymyślił, że święty może przychodzić i straszyć. W cudzysłowie to nie było straszenie. I patrzcie, pewne rzeczy rodzą się w ofierze, w cierpieniu, w krzyżu. To nie jest wszystko takie piękne, jak nam się wydaje. I później też ta walka. I stąd też nauczyłem się wtedy jednego, że ja z nieba mogę coś usłyszeć. I to jest dla mnie najważniejsze w religijności, że nauczmy się pewnych rzeczy, że chrześcijanin, na czym powinno nasze ubóstwo polegać? Że odpowiedź na pytanie mojego życia zna tylko Pan Bóg, nikt inny. I jeśli pewne rzeczy się udają na obolówce, tak jak teraz, jak objawił się w 2020 roku, niech powstanie kaplica, domek Matki Bożej Królowej Polski, żeby moi czciciele uczyli się czcić Maryję jako Królową i Panią. I patrzcie, już domek z kamienia powstaje. Ludzie z całej Polski, których nie znam, przyjeżdżają i ofiary składają. Bobola powiedział, zrób to zadanie, ja się postaram, że fundusze się znajdą. I tak samo z wieloma rzeczami. A więc, kiedy patrzę na Bobolę Państwo, to ja patrzę jako człowiek, który widzi te dzieła Boboli. Jestem bardzo zawsze spokojny. Tyle uroczystości jest u nas. Ja zawsze spokojnie śpię, bo zawsze mam nigdy do perfekcji, bo perfekcyjny jest tylko diabeł. I w naszych sprawach nie chodzi o perfekcję w życiu, ale chodzi o to, żeby było tak, jak Pan Bóg chce. Jak Pan Bóg chce, żeby nie wyszło, to nie wyjdzie. Jak Pan Bóg chce, żeby wyszło, to wyjdzie.
I dlatego my się nie denerwujemy, że coś nie wyjdzie. Bo jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie. To trzeba musi być dla naszego, nieraz może upokorzenia trzeba. I także zobaczcie, że to jest zasadnicza dzisiaj i to jest sens tego sympozjum. Żebyśmy zobaczyli o Boboli czegoś więcej, czego jeszcze nie widzimy. Usłyszeli czegoś, czego żeśmy jeszcze nie słyszeli. Bo jest to święty, który przecież wyraźnie powiedział w 1819 roku, w tym drugim objawieniu w Wilnie, trzy proroctwa. Dwa się spełniły, a trzecie się nie spełniło. I dla mnie to jest najbardziej przekonywujące. Pierwsze, że to był 819 rok. Powiedz Polakom, do takiego patrioty księdza, że jeśli się skończy wielka wojna, Polska będzie na mapach świata. Spełniło się po 99 latach. Nadejdą czasy, że będę patronem Polski. Spełniło się dopiero w 2002 roku. Ja już jestem świadkiem, jak się rodziły patronat Andrzeja Boboli. Państwo dlatego jest drugorzędnym. Tylko dlatego, że wielką zaporą byli prawosławni. Bo rodziłby się wielki bunt w Kościele, gdyby Andrzej Bobola został dołączony do Matki Bożej, Wojciecha i Stanisława. Wszystko było, że będzie główny. Dlaczego prawosławni uważają Andrzeja za mordercę, za nieświętego, to co pani profesor? Modliłem się wiele razy i kiedyś przyszło mi takie natchnienie. Patrz, przyjeżdżają żołnierze Naruszewicza do Janowa Poleskiego. Kozacy wiedzą, że już są blisko, zostawiają ciało Andrzeja w rzeźni, to zmasakrowane ciało. Z obciętymi nosem, uszami, wydubane oczy, języka nie ma, skóra ściągnięta na kształt ornatu. I oni wchodzą do tej rzeźni i patrzą, co prawosławni zrobili z katolikiem. Czy nie dokonali odwetu? I teraz w przesłaniu prawosławnych, czy nie jest tak, bo tam są takie dokumenty, czy nie jest tak, że przypisali to z powodu Boboli. Żołnierze zrobili odwet, ale nie mówią dlaczego. Bo każdy umywa ręce. Przecież Kozacy nie zabili Andrzeja dlatego, że był tylko Polakiem. Ale wyraźnie umówili nawróć się na wiarę prawosławną. Przed jego śmiercią tak było. Następna sprawa jest też taka, że wyrzekli się polskości. Taka była kontekst śmierci Boboli. A on mówi, wy się nawróćcie na naszą wiarę. A oni mu ciągle zarzucali, że na wiarę polską nawraca. I teraz sobie zobaczcie. Tak to gdzieś w głębi serca czuję. Chcę napisać taką książkę o tych białych plamach Andrzeja Boboli, których nikt nie zna odpowiedzi. Bo my sami, gdybyśmy widzieli, przecież to było straszne zmasakrowane ciało. Jak ci żołnierze przyjechali, jak weszli do tej rzeźni. Czy oni później nie zrobili to samo z częścią prawosławnych? Nie ma tego. A prawosławni ciągle mówią, że z powodu Andrzeja Boboli, że on jest dla nas nieświęty, morderca. Dlaczego takie określenia dają? Przecież nikogo nie zamordował. Ale czy czasem właśnie tego odwetu nie było za Bobole? I teraz w ich dokumentach jest tylko to, co dla nich jest wygodne. Bo tak naprawdę, tak żeśmy dzisiaj byli z proboszczem i doszło, kto zabił Pana Jezusa. Żydzi czy nie Żydzi? Tak żeśmy dyskutowali z biskupem. I tak naprawdę to go Żydzi nie zabili. Bo Chrystusa zabili Rzymianie. Bo Żydom wolno było tylko kamienować, ale nie wolno było nikogo krzyżować. Czyli z punktu widzenia nauki, to zarzut, że Żydzi zabili Jezusa, to jest nieprawda, bo go zabili Rzymianie, ale oni stali za tym. Nie? I tak samo może być i tutaj. Myśmy nie zabili Andrzeja, Kozacy go zabili, a oni się na nas zemścili. Ja widzę to w ten sposób, tylko taką odpowiedź. Dlatego Państwo, zachęcam Was do takiej refleksji na temat
Andrzeja Boboli, takiej głębszej. I szukajcie tego w tych opracowaniach. Właśnie dzisiaj dzięki tym dyskusjom, bo przecież ostatnie objawienie Andrzeja, ale nie chcę tutaj mówić, dopiero w Kościele powiem z 2020 roku, jak w tej Strachocinie nawiązał do objawienia z 1819 roku, żeby powiedzieć ludziom, co to wszystko znaczy. Przecież to jest niesamowita rzecz. I ja widzę, że coś bardzo poważnego grozi ojczyźnie. Nawet może nie zdajemy sobie z tego sprawy, bo Bobola jest bardzo ostatnio aktywny. Bardzo aktywny, a on jest zawsze wtedy aktywny, bo jego misją jest to, aby bronić Polski. Pan Bóg mu zlecił opiekę nad ojczyzną. I te wszystkie objawienia, które są Andrzejowe, są po to, abyśmy odkryli w Boboli dar Boga. I gdybyśmy się z nim zaprzyjaźnili, możemy być spokojni o naszą przyszłość. Także to moje dopowiedzenie. Jeszcze mógłbym na ten temat mówić. Ksiądz prawat jeszcze będzie miał słowo końcowe. Ja chciałem, jeszcze żeby może dopowiem, żeby nie wszystko. Na pewno jeszcze będzie przemawiał do nas. Teraz, Panie Jasiu, proszę o dwa kolejne referaty, tak żebyśmy wyrobili się, ale... Szanowni Państwo, rozpoczynamy ostatni panel. Dwa referaty przed nami. I na otwarcie tego panelu chciałam zacytować słowa, które wpisują się w wystąpienie księdza prałata. 28 lipca 1920 roku na konferencji plenarnej biskupów polskich zebranych w Częstochowie kierują oni list do Ojca Świętego Benedykta XV z prośbą o kanonizację błogosławionego męczennika. W słowach: Andrzej Bobola, jak pochodnia gorejąca, oświetlał ziemię polską żarliwością wiary i świętością życia, zraszając ją krwią swoją za wiarę przelaną. A przed nami oczekiwane wystąpienie pani profesor Doroty Kornas-Biela. Pani profesor jest autorką szeregu publikacji z zakresu pedagogiki i psychologii, redaktorką 8 książek, autorką około 250 artykułów i rozpraw naukowych, ponad 200 artykułów popularno-naukowych, licznych ekspertyz i recenzji, czynną uczestniczką ponad 200 kongresów i sympozjów, 100 audycji radiowych i telewizyjnych. Jest stypendystką Fundacji Fulbrichta w Cambridge i Bostonie, inicjatorką i prowadzącą sekcję psychologii prenatalnej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, rzeczoznawcą Ministerstwa Edukacji Narodowej, jest członkinią Towarzystw Naukowych i Krajowej Rady do Spraw Duszpasterstwa Kobiet, nagrodzoną Złotym Krzyżem Zasługi za wybitną działalność na rzecz rozwoju rodziny. Prosimy o wystąpienie pani profesor na temat święty Andrzej Bobola, świętym na każdy dzień. Cześć Boże. Dziękuję bardzo za zaproszenie na tą konferencję, na nasze sympozjum parafialne, naukowe. I tak jak zostało to zapowiedziane, mój temat to święty Andrzej Bobola, świętym na każdy dzień. Słysząc taki temat, nie jeden z was może oczywiście odczuwać wątpliwość, jak to możliwe, żeby kapłan jezuita żyjący ponad 350 lat temu, męczennik, miałby być bliskim świętym dla człowieka XXI wieku, zwłaszcza dla człowieka świeckiego, który zmaga się z codziennością tak odmienną od tej, w której żył święty. Oczywiście,
Oczywiście cuda zdziałane za jego przyczyną przemawiają za tym, że jest on potężnym orędownikiem u Pana. Znany jest bowiem ze swoich spektakularnych cudów i nawiedzin, poleceń i przepowiedni. Obsypywany jest prośbami, które od wieków pobożny lud zanosi do niego, licząc na opiekę w trudnych sytuacjach osobistych i społecznych i narodowych. Szukamy w nim oparcia i przez jego wstawiennictwo powierzamy Bogu najtrudniejsze i najskrytsze sprawy. Traktujemy go często jako koło ratunkowe wtedy, gdy toniemy, gdy jakaś trudna sytuacja, jakiś dramat ciągnie nas w otchłań smutku czy rozpaczy. Tytuł tego referatu można jednak odczytać również w innym kluczu. Święty na każdy dzień to nie tylko nasz pomocnik i opiekun, ale również model postaw, motywów i dążeń, wyborów życiowych i konkretnych zachowań. Święty na każdy dzień to przede wszystkim wzór osobowy świętości na co dzień dla każdego z nas. Święci dani nam są bowiem nie tylko po to, aby wypraszać dla nas łaski na codzienne zmagania z trudami i przeciwnościami losu, ale przede wszystkim, aby prowadzić nas do Boga. Sami jako przyjaciele Boga pomagają nam żyć w bliskiej zażyłości z Nim. Bóg posługuje się nimi jak gdyby podręcznikiem, aby poruszyć nasze serca i wskazać nam drogę osobistego uświęcenia na drodze współpracy z łaską. Pomagają nam też zachwycić się Bogiem, który ma takich świętych. Chwałą Bożą jest bowiem człowiek żyjący. I tu może oczywiście powstać wątpliwość dla katolika, jak ja mogę w ogóle marzyć o tym, aby być świętym. Przecież tylko Bóg jest święty. Tak, Bóg jest trzykroć święty. Jednak sam Jezus wzywał nas do tego, bądźcie i wy doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski. Z kart Nowego Testamentu uczymy się, że święty to człowiek ochrzczony, wierzący w Chrystusa. Świętymi byli określani w Dziejach Apostolskich chrześcijanie. Tak nazywał ich Paweł, gdy pisał listy do chrześcijan mieszkających w Rzymie, w Efezie, w Tesalonikach i Koryncie. Świętość to nie stan zastany, to po prostu coś, czego musimy, nad czym musimy pracować. Stąd właśnie Paweł pisał, abyście coraz bardziej się doskonalili, stawajcie się coraz doskonalszymi. A Piotr w liście przypominał o Bożym wezwaniu, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Oczywiście święty kojarzy nam się często z kimś uznanym przez Kościół, prawda, za świętego, a więc oznaczającego się jakimiś istotami heroicznymi. Uznanie to poprzedza oczywiście długotrwały i skomplikowany proces podlegający określonym przez Kościół zasadom i za przyczyną tego kogoś musi się wydarzyć cud, aby mógł być uznany za błogosławionego lub świętego. Jak więc stać się świętym i co ma do tego święty Andrzej Bobola? On sam, jego osobowość oraz dzieje jego życia pokazują nam, że nie wystarczy być sobą, być normalnym, naturalnym, prawdziwym, porządnym człowiekiem, zachować się jak należy, robić co trzeba, być otwartym na innym, pomagać innym, kochać swoich bliskich i przyjaciół. I poganie tak czynią. Dobrym człowiekiem może być też człowiek niewierzący. Oczywiście święty musi mieć te wszystkie wymienione wyżej cechy, ale ich posiadanie nie czyni człowieka świętym. Święty Andrzej Bobola wiernie realizował swoje powołanie do świętości, które z prostotą rozumiał jako doskonalenie się w miłości do Boga i do bliźniego. Może on być dla nas na co dzień wzorem świętości na każdy dzień, jak do niej dążyć tu i teraz, nie potem, ale dziś. Nasza codzienność jest bowiem drogą do świętości i jego wzór daje nam taką nadzieję i siłę. Wskażmy więc kilka znaczących dla nas kwestii związanych z Andrzejem Bobolą jako świętym pomocnym dla nas na każdy dzień. Mówiąc jednak o tym, chciałam przywołać tutaj takie napomnienie świętego Franciszka z Asyżu. Wielcy święci dokonali wielkich dzieł. My zaś chcielibyśmy osiągnąć chwałę, jedynie opowiadając lub też słuchając o tym. I nie chciałabym, żeby tak dzisiaj było, że tylko prawda, chwałę odbieramy, że mówimy, organizujemy sympozjum i tutaj ja mówię, wysłuchacie. To nie tak, tak? Nie o to tutaj chodzi.
Więc w związku z tym właśnie tych kilka punktów, na które chciałam zwrócić uwagę, gdzie wydaje mi się, że warto na to zwrócić uwagę, bo może to być dla nas też przykładem. Po pierwsze, pierwszy punkt. Nie pochodził z rodziny świętych. Bobola pochodził z rodziny o 300-letniej tradycji. W rodzie Bobolów były osoby pobożne, szlachetne i wybitni patrioci, którzy walczyli w obronie ojczyzny. Dzięki męstwu w gromieniu nieprzyjaciół król Bolesław Wstydliwy nadał nawet protoplaście rodu Jakubowi Boboli herb Leliwa, stąd nasz święty był dziedzicem herbowym. Ale były też w jego rodzie osoby zapalczywe, gwałtowne w reakcjach, kłótliwe, ciągle procesujące się o ziemię, po trupach walczące o swoje, a nawet mordercy. I my, rodziny, nie wybieramy. Nie muszą być w niej same kryształowe osoby pod względem charakteru, aby wyszedł z ich grona święty. Nawet jeśli nie pochodzimy z pobożnej, zacnej i szlachetnej rodziny, darzonej szacunkiem w otoczeniu, każdy z nas ma szansę, by stać się świętym i ma obowiązek, by stać się świętym. Po drugie, nie urodził się świętym. Odziedziczył wiele cech rodu Bobolów. Miał choleryczny temperament, był z natury impulsywny, gwałtowny, niecierpliwy, dominujący. Miał wiele przykrych cech temperamentu i osobowości, jak wielu innych świętych, którzy też dla otoczenia byli czasami swoistym utrapieniem. Ale jednak przez swoje radykalne poświęcone Bogu życie stał się świętym tak, iż sam Bóg pozwolił mu upomnieć się o kult dla siebie i za jego przyczyną czyni cuda. Świętość była dla niego życiem, darami, które otrzymał od Boga. I my, nikt z nas nie urodził się świętym, a jednak przykład świętego Andrzeja zachęca nas, że można o to starać się z sukcesem. Oczywiście sukces w sferze duchowej nie osiąga się przez trenowanie jakichś bicepsów duchowych, ale przez zapomnienie o sobie, pokorne otwarcie się w postawie grzesznika na uświęcające działanie samego Boga, którego łaska pomaga walczyć ze słabościami moralnymi. One jednak zawsze będą. Dlatego potrzebna jest prawdziwa pokora, czyli zaakceptowanie prawdy o sobie jako grzeszniku, który został zbawiony dzięki miłości Boga i powołany do bycia świętym. Sam nie potrafię się uświęcić. Uświęca święty Bóg. To On napełnia człowieka błogosławieństwem duchowym, daje swego ducha, naznacza pieczęcią. Tylko On może udzielić nam swojej świętości. Po trzecie, swoją świętość Andrzej Bobola budował na naturze. Nikt nie może zmienić swojego temperamentu, bo jest to wrodzona cecha układu nerwowego, ale może pracować nad zmianą zachowań, jakie wynikają z tej predyspozycji. Za młodu Andrzej wykazywał wszystkie trudne do zniesienia dla otoczenia cechy cholerycznego temperamentu, ale tak pracował nad sobą, że już jako misjonarz ludowy odznaczał się przede wszystkim zaletami tegoż temperamentu. Chociaż choleryczny charakter usposabiał Andrzeja do niezwracania uwagi na uczucia innych, bycia podyktycznym, humorzastym, impulsywnym w reakcjach i działaniu, dzięki pracy nad sobą wykorzenił te przywary. Zasłynął z dobroci i cierpliwości dla tych, którym posługiwał. Dzięki wrodzonym skłonnościom przywódczym, pewności siebie i szybkiemu podejmowaniu decyzji dawał sobie radę z organizacją misji w tak trudnych warunkach. Jako choleryk świetnie radził sobie w sytuacjach wymagających dużej mobilizacji, sił i wytrzymałości na wysiłek. Na pewno nie odpowiadałaby mu stabilna i monotonna praca. Potrzebował wrażeń, zmian i styl życia, który przyjął, świetnie zaspokajał jego potrzeby. I co to mówi nam? Przykład świętego Andrzeja pokazuje nam, że każdy temperament usposabia do świętości. Tylko trzeba wykorzystać jego zalety i wykorzenić wady. Pewnych cech nie da się zmienić, ale wybierając rodzaj powołania życiowego, pracy zawodowej, aktywności, zajęć i zainteresowań, które odpowiadają temperamentowi i osobowości, można uczynić je siłą rozwojową. Tak więc przykład Andrzeja jest dobrym wskaźnikiem dla młodych i starszych. Wybieraj takie powołanie życiowe, takie zajęcia, w którym będziesz mógł rozwinąć swoje wrodzone zadatki. O, właśnie. I po czwarte, Andrzej Bobola nie był człowiekiem bez grzechu i nie uważał się za świętego. Miał poczucie bycia grzesznikiem, bycia niedoskonałym. Jego słabości trzymały go w pokorze. Pokory uczyło go ciągłe obcowanie z różnymi ludźmi, nie tylko z braćmi we wspólnocie zakonnej, ale również z tymi, wśród których posługiwał. Z młodzieżą, ludźmi chorymi, ubogimi,
o znikomej wiedzy religijnej albo tymi, których zwano wtedy odszczepieńcami. Musiał dostosowywać się do osób o różnej umysłowości, kulturze bycia, religii, osób nieraz bardzo mu nieprzychylnych, podejrzliwych i wrogich. Musiał radzić sobie z ciągłą, czasem bardzo wrogą krytyką jego zachowań, decyzji i działań apostolskich. Ale ojciec Andrzej nie zważał na to i nie zważając na to stawał się świętym do ostatniego oddechu, do ostatniego uderzenia serca. Robił swoje, ale realizował przy tym wolę Bożą. I nie dbał o to, co powiedzą inni, nie dbał o tak zwaną dobrą opinię. Myślę, że jest to dobra nauczka dla nas. Z Bogiem współpracować, a nie patrzeć na to, jak inni nas odbierają i czy dobrze o nas mówią, bo czasami trzeba wbrew tej opinii po prostu być zgodny z tym, czego Bóg od nas żąda. Doskonale znał swoje przewinienia i słabości, swoje wady, które utrudniały jemu i innym życie. Jednak poprzez kilkakrotny w ciągu dnia rachunek sumienia, częstą spowiedź świętą, poprzez Eucharystię, modlitwy, medytacje i pokuty ujarzmiał swoje przywary. Te ludzkie słabości trzymały go w pokorze i w ufności, że Bóg właśnie do celników ma słabość. Jako prawdziwy żołnierz Chrystusa stawał się na co dzień ciągle od nowa, do walki, ale nie z innymi, ale z samym sobą, z tym, co w nim słabe i grzeszne. Czyż i dla nas nie jest to święty, który pokazuje, że świętość nie polega na życiu bez grzechu, bo to niemożliwe, ale na staraniu się, aby jak najmniej grzeszyć, na wysiłku, aby kształtować w sobie cechy, które są przeciwne naszym słabościom. Jestem z natury leniwy, staram się o pracowitość. Jestem bałaganiarzem, coraz bardziej pilnuję porządku. Jestem porywczy, staram się opanować swoje reakcje. Szybko obrażam się, staram wybaczyć. Bóg widzi naszą walkę z wadami i te nieustanne starania, prawda, o to, by być lepszym. I on, te starania mają uświęcające znaczenie. Tak też widział ciągłą pracę nad sobą święty Andrzej i ona miała właśnie to zasługujące znaczenie dla nieba. Po piąte, nie był za życia uznawany za świętego, a przynajmniej przez swoich współbraci w zakonie. A nawet, jak słyszymy, prawda, i po śmierci ciężko z tym było. W tamtych czasach na ziemiach, na których działał Bobola, podobną śmiercią męczeńską zginęło kilkudziesięciu, około 50, mówi się, współbraci, ale były to czasy, w ogóle czasy męczenników, czasy ofiarnych kapłanów i ludzi świeckich, gotowych do heroicznych czynów, do oddania życia za wiarę. Można powiedzieć, tego oczekiwano wtedy od kapłana, od zakonnika, ale też od świeckich. Zapewne większość z nich osiągnęła miarę świętości, bo Bóg widzi serce i ocenia inaczej niż inni nas oceniają, ale też inaczej niż my sami siebie oceniamy. Jest to dla nas wielkie pocieszenie. Świętość jest cicha, pokorna, nie obnosi się sobą, nie chodzi w aureoli, nawet gdy wyraża się w tak heroicznym męczeństwie. Święty Andrzej może nam pomóc być heroicznym na naszą miarę, bo jakże nieraz wiele kosztuje nas to, by na przykład zachować milczenie, aby nie urazić lub nie zniszczyć dobrego imienia drugiej osoby. Pomóc komuś lub dobrze o nim mówić, pomimo tego, że ta osoba jest nam nieprzyjazna. Znosić ciągle czyjeś trudne zachowania lub nauk. Krzątać się kilkadziesiąt lat wokół tych samych potrzeb domowników. Zdecydować się na urodzenie dziecka z wadą wrodzoną. Pielęgnować latami osobę z niepełnosprawnością lub przewlekle chorą. Opiekować się starzejącymi rodzicami. Nikt nas za to nie doceni, nie pochwali, nie wyśle polubień na Facebooku. Historia świętego Andrzeja uczy nas, że warto się trudzić, gdyż to wierne, cierpliwe, dokładne i z miłością wypełnianie swoich obowiązków, odczytywanie woli Bożej z chwili na chwilę i wypełnianie jej z ochotą otwiera nas na dary łaski, która nas uświęca. Świętość to doskonałość, ale to nie abstrakcyjna cnota, ale to radykalna miłość w codzienności. Ta świętość w codzienności czyni codzienność świętą. Po szóste. Na pierwszym miejscu stawiał Boga i wszystko inne miało wtedy właściwe mu miejsce. Śledząc życie świętego Andrzeja Boboli widzimy, że wszystko podporządkowywał Bogu, jego przykazaniom, pilnemu wypełnianiu reguły zakonnej. Nie traktował Boga jak koło ratunkowe, aby zwracać się do Niego tylko w chwilach życiowej opresji. Nie był też wobec Boga handlowcem czy bankierem, który wylicza mu, ile powinien Bóg mu zwrócić za to, że był taki dobry albo że mu coś ofiarował. Przeciwnie, prowadził bardzo pobożne i ofiarne życie,
a spotykał się z plotkami, oszczerstwami, podburzaniem, nienawiścią. Mówiono nawet, że szerzy zaraźliwe choroby, żeby tylko odstręczyć go od niego. Andrzej Bobola uczy nas stawiania na Boga jako najwyższą wartość i cel życia, powierzania Mu siebie, aby wziął nasze życie w swoje ręce i nim kierował. Zaufanie i zawierzenie Bogu to trudna postawa w naszych czasach, kiedy modne jest ścisłe planowanie wszystkiego. Plan na dzień, plan na rok, planowanie wakacji, podróży, kariery, planowanie ciąży, planowanie porodu. A gdy plan się nie powiedzie, przeżywanie zawodu, poczucia nieszczęścia, szukanie winnego i odgrywanie się na innych. Święty Andrzej Bobola uczy nas życia według maksymy. Mam plan, nie mieć planu. Plan ma Pan, nie przeszkadzam Panu. Po siódme, świętość to nie świętoszkowatość, ale ścisła więź z Bogiem i wrażliwość na drugiego człowieka. Heroiczna śmierć Boboli była uwieńczeniem tylko jego heroicznego życia. Nie wahał się on nieść pomoc ludziom bardzo groźnej wtedy fali epidemii w Wilnie i w Pińsku. Jednak świętość wyraża się nie tylko w czynieniu dobra, bo jak wspomniałam, dzieła charytatywne również prowadzą osoby niewierzące. Świętość jest przede wszystkim owocem ścisłej więzi z Bogiem. Święty Andrzej Bobola bardzo dużo się modlił. Godzinami w nocy adorował Najświętszy Sakrament. Był wielkim czcicielem Maryi, o czym już dzisiaj słuchaliśmy, i w niej szukał wzoru, aby służyć swoim życiem Bogu. Codzienna, prawdziwa pobożność przygotowywała go do tego, aby mieć odwagę chwili największej próby zachować właśnie ten niespotykany heroizm, aby, cytat, otoczony już przez hultajstwo, prawda, mówił, bądź wola Twoja. Rzezany, przypalany żywcem, odzierany ze skóry, nie wyrzekł się wiary, przeciwnie, głośno wysławiał wiarę katolicką, póki nie obcięli mu języka. Nie liczmy my, że w chwilach próby będziemy zdolni do heroizmu, jeśli nie stać nas na dzielność w codzienności. Właśnie święty Andrzej daje nam przykład codziennej wierności Panu, bliskości z Nim, która daje siłę do znoszenia wszystkich przeciwności losu, nawet tych najbardziej dramatycznych. Ósmy, nie ma świętości bez krzyża. Dla świętego Andrzeja było to oczywiste. I nie chodzi tu tylko o jego heroiczne znoszenie tortur doprowadzających do śmierci, ale o krzyż codzienności. Musiał przecież zmierzyć się z takimi okolicznościami, jak na przykład wczesna śmierć ojca, surowe warunki życia w Kolegium Braniewskim, ból pożegnania na zawsze domu rodzinnego, gdy wstępował do zakonu jezuitów, liczne trudne sytuacje w czasie formacji z powodu jego porywczego charakteru, niezaliczenie egzaminu pomimo bardzo dobrych ocen w trakcie nauki, ciągłe przenoszenie go na różne placówki i powierzanie mu coraz to nowych zadań, szyderstwa, podejrzenia, obmowy, oszczerstwa ze strony przeciwników jego apostołowania. I tak można by wymieniać wiele sytuacji wymagających wyrzeczenia, cierpliwości, pokory, zmagania się z zagrożeniami życia w czasie jego posługi apostolskiej. Święty Andrzej Bobola jest przykładem, że trzeba wziąć na serio przesłanie Chrystusa. Tylko ten może iść za nim, kto bierze krzyż swój na każdy dzień i niesie go wraz z nim. A te krzyże są w naszej codzienności. Trzeba wziąć te krzyże jako element życia. Nie panikować, nie uciekać, nie dziwić się, że życie jest pełne trudności. Trzeba być realistą. Napotykane trudności mają być inspiracją do większego wysiłku, pokonywania przeszkód i uniżenia się w poszukiwaniu mocy i woli Boga. Jest to przykład szczególnie potrzebny nam w obecnych czasach, w których cenione są zupełnie inne wartości, wysoka jakość życia, dobrostan, hedonizm, konsumpcjonizm, utylitaryzm, tak można by wymieniać. Pomaga nam ustalić życiowe priorytety, pomaga nam być odważnym na wyboistych i krętych drogach życia. Nie bać się krzyża, skoro nasz Pan już go zaniósł sam na Golgotę. Dla nas na co dzień jest to święty, który ukazuje nam uświęcającą wartość przeciwności losu, trudnych chwil, obecności nieprzychylnych, a nawet czasami wrogich nam bliźnich w naszym otoczeniu. W takich sytuacjach i w takich kontaktach hartuje się nasz charakter, uszlachetnia się nasza osobowość. Te sytuacje są papierkiem lakmusowym naszej chrześcijańskiej tożsamości. To w tych codziennych zmaganiach z naszymi wadami i jednoczenia się z innymi wypala się nasza świętość. Już w księdze Syracha czytamy, bo w ogniu doświadcza się złoto, a ludzi miłych Bogu w piecu utrapienia.
Świętość, po 9 punkt, to pragnienie, aby wszyscy mogli miłować Boga i Kościół. Święty Andrzej Bobola nie gorszył się grzechami innych, ich niewiarą. Był zdobyty przez Chrystusa, zakochany w Nim. Starał się Go naśladować i przyprowadzić do Niego jak największe rzesze ludzi. Był tym zgodnie ze swoim temperamentem bardzo energiczny i zdecydowany, ale nie był fanatyczny. Był wyrozumiały wobec drugich, ale radykalny, jeśli chodzi o szerzenie wiary, o docieranie do tych, którzy Chrystusa mało znali lub byli poza Kościołem katolickim. Nie nawracał siłą. Słuchaczy jego kazań przekonywała żarliwość, z jaką mówił o Bogu i o Kościele. Ten duszpasterski zapał i świadectwo skromnego, oddanego Bogu życia przyciągały tłumy do niego, ale tak naprawdę do Boga. Pomógł wielu braciom katolikom i prawosławnym nawiązać pełną łączność z Kościołem katolickim. Nawracały się całe wioski, dlatego właśnie nazywano go duszochwatem, łowcą dusz i tak dalej. Swoją postawą zdobył sobie nawet szacunek wielu prawosławnych, chociaż innych niepokoiła ta jego apostolska aktywność. Wędrował sam przez tereny, na których mieszkali ludzie, którymi nikt się nie interesował. Jego gorliwość misyjna kierowała go właśnie tam, gdzie żyli z dala od świata najbiedniejsi, nieznający nauki Kościoła, znosząc przy tym zimno i głód, narażając ciągle swoje życie. W kontekście rozważania jego postaci możemy więc zapytać siebie, w czym przejawia się nasze zaangażowanie ewangelizacyjne, skoro każdy z nas jest odpowiedzialny za obecność Chrystusa wśród nas i za Ewangelię? Odwaga Boboli, by prowadzić pracę misyjną w bagnistych okolicach Pińska, pozbawionych dróg, bardzo niebezpiecznych, wśród małych skupisk ludzkich usadowionych w środku rozległych lasów, może być dla nas świetlanym przykładem, gdyż mamy o wiele bardziej bezpieczne i komfortowe warunki, aby świadectwem życia nieść w swoim otoczeniu przesłanie Ewangelii. Nie musimy się narażać na atak niebezpiecznej zwierzyny czy kozackich siepaczy, którzy wzbudzali grozę w tamtych czasach, mordując z ogromnym okrucieństwem katolików. Nie musimy jak święty żywić się tylko chlebem i wodą, przemierzając dzikie odstępy. Możemy świadczyć o Chrystusie wśród swoich, w rodzinie, w miejscu pracy, w czasie spotkań towarzyskich, w podróży, tam gdzie jesteśmy każdego dnia. Mówić o Chrystusie to ważne, ale przede wszystkim świadczyć o Nim i o swojej miłości do Kościoła. Tym bardziej, że człowiek naszych czasów, znamy to powiedzenie, chętniej słucha świadków, aniżeli nauczycieli. A jeżeli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami. Andrzej Bobola jest wzorem prawdziwego chrześcijanina, który pozostaje wierny do końca swoim przekonaniom. Jest dla nas wielkim świadkiem wierności prawdzie. Przestrzega nas przed relatywizowaniem rzeczywistości, przed podziałami, nienawiścią wzajemną, lenistwem i zniechęceniem. Ukazuje, jak wiele można zmienić, dokonać, jeżeli człowiek się angażuje. Jeśli podchodzi do sprawy z pełnym poświęceniem i odwagą, która ma źródło w bliskiej relacji z Bogiem. Bycie świadkiem Chrystusa powinno nas pochłaniać bez reszty. Obecne czasy również wymagają właśnie takiego heroicznego katolicyzmu. I 10 punkt. Świętość wyraża się w dążeniu do jedności ze wszystkimi braćmi. Miłość do wiary katolickiej i Kościoła przynaglała Andrzeja do apostołowania. Czynił to z niewyobrażalnym dla nas dzisiaj poświęceniem. Kościół zawsze był i jest misyjny, ale czasy się zmieniły. Sposób apostołowania musi być dzisiaj inny. Jednak nikt nas nie dyspensuje od gorliwości apostolskiej i przepowiadania Ewangelii. Nawet dziś, gdy mamy czasy ekumenizmu, konieczne jest przekazywanie innym tego, co mamy najdroższego. Dobrą nowinę o zbawieniu, ale też prawdę o Kościele katolickim. Prawdziwy ekumenizm wymaga przede wszystkim głębokiego poczucia własnej tożsamości. Trudno jednoczyć się z kimś innej wiary czy denominacji chrześcijańskiej, jeśli nie zna się depozytu własnej wiary, jeśli nie miłuje się własnego Kościoła i nie potrafi się świadczyć o wartości przynależenia do niego. Ojciec Andrzej mógł prowadzić misje ludowe, gdyż zgłębił prawdy wiary intelektualnie w czasie studiów teologicznych, jak i duchowo na klęczkach. Uczył się apologetyki, zaniedbanej obecnie w duszpasterstwie części teologii fundamentalnej, która usposabia do obrony wiary katolickiej przed zarzutami przeciwników za pomocą argumentacji historycznej i racjonalnej. Zadanie misyjne jest ciągle przed nami, a święty Andrzej Bobola daje nam przykład, że obrona Kościoła jest naszym świętym obowiązkiem,
a to wymaga ciągłego pogłębiania wiedzy o Chrystusie i o Kościele oraz wymaga gorącej modlitwy o jedność i pokój. Apologetyka stawia sobie za zadanie obronę przekonań religijnych. Musimy sami postawić sobie pytanie, jak my często sami pogłębiamy naszą wiedzę religijną? Jak często czytamy prasę katolicką, książki katolickie, jak często korzystamy z licznych portali katolickich w internecie, jak przygotowujemy się do obrony naszej wiary, ale też jak odnosimy się do tych, którzy mają inne poglądy polityczne, czy też inny stosunek religijny i inny stosunek do życia. Jak często uciekamy się wtedy do słownego niszczenia, hejtowania, kłótni, obrażania, odrzucania, zamiast poprzez cierpliwe rozmowy, tak jak Andrzej Bobola, wykazywać, że nie ma konfliktu między nauką a religią oraz między rozumem a wiarą, uzasadniając podstawowe prawdy wiary, ale do tego trzeba wiedzy i modlitwy. To wymaga od nas wysiłku pogłębiania wiedzy o wierze i Kościele. Wiedza i modlitwa, wysiłek intelektualny i modlitewny dadzą nam podstawy pod promieniujące świadectwo przywiązania do Kościoła, przyciągające innych do Niego. Święty Andrzej, jeśli będziemy go o to prosić, może nam pomóc w działaniu apostolskim, którego sami nie zdołalibyśmy podjąć i wypełnić. I 11 punkt, przedostatni. Święci żyją świętymi i pragną świętości. Święty Andrzej Bobola żył przykładem wielu świętych. Przykładem świętych jezuitów oraz tych osób kanonizowanych w dniu jego święcej kapłańskich, ale podobnie jak inni święci starał się też otaczać ludźmi podobnymi mu duchowo. Specjalnie, aby więź z rodziną nie przeszkadzała mu w pełnym poświęceniu się powołaniu zakonnemu, wstąpił do jezuitów w Wilnie, a nie w pobliskim Krakowie. W czasie swojej pracy duszpasterskiej włączył się w działalność charytatywną przyszłej błogosławionej Reginy Protman, która założyła Zgromadzenie Katarzynek. Wraz z siostrami niósł pomoc ofiarom epidemii, opiekował się chorymi i ubogimi. Całe jego życie jest dla nas przykładem na co dzień, jak kochać. Kochać bezinteresownie, kochać wszystkich, kochać każdego, kochać jako pierwszy, kochać zawsze, kochać w każdych okolicznościach, kochać bez miary, kochać ze względu na Boga i brata, kochać Jezusa w bracie, kochać i jednoczyć się z Nim w miłości. Święci nie przemijają. Święci wołają o świętość. Jan Paweł II w homilii wygłoszonej w Starym Sączu z okazji kanonizacji świętej Kingi wezwał nas, że nie trzeba się lękać świętości. I dalej. Jeżeli dziś mówimy o świętości, o jej pragnieniu i zdobywaniu, to trzeba pytać, w jaki sposób tworzyć właśnie takie środowiska, które sprzyjałyby dążeniu do niej. Co zrobić, aby dom rodzinny, szkoła, zakład pracy, biuro, wioski i miasta, można dodać również parafie, w końcu cały kraj stawały się mieszkaniem ludzi świętych, którzy oddziaływują dobrocią, wiernością nauce Chrystusa, świadectwem codziennego życia, sprawiając duchowy wzrost każdego człowieka. Potrzeba świadectwa. Potrzeba odwagi, aby nie stawiać pod korcem światła swej wiary. Potrzeba, aby w sercach ludzi wierzących zagościło to pragnienie świętości, które kształtuje nie tylko prywatne życie, ale wpływa na kształt całych społeczności. Słusznie powiedział jeden z najniezwyklejszych myślicieli katolickich, nieodkrytych dla nas tutaj w Polsce, jedynie znają go pewnie właśnie filozofowie, z XX wieku francuski filozof i mistyk Gustave Thibon. Naród poradzi sobie bez wybitnych naukowców, bez ministrów i prezydentów, ale nie poradzi sobie bez świętych. Musi być ten zaczyn. Myślę, i tutaj nawiązuje też do tego, co powiedział przede mną ksiądz prałatniżnik, nadszedł czas, aby święty Andrzej jako patron trudnych czasów stał się dla nas duchowym zaczynem i wzorem osobowym na co dzień. I chciałam zakończyć wierszem Cypriana Kamila Norwida, który wyraża przesłanie świętego Andrzeja Boboli do nas na dziś i na każdy dzień.
Ty się odważ. Ty się odważ świętym stanąć Pana, a Ty się odważ stanąć jeden sam. Być świętym to nie zlękły powstać z wschodem, to ogromnym być, przytomnym być. Krocz jasny, uśmiechnięty, na twarzy ten Chrystusa rys, miłość. Święty aż po krzyż, przez krzyż, na krzyż. Ty się wahasz, ty się cofasz, ty się odważ świętym być. Dziękuję. Pani profesor, dziękujemy za piękne wystąpienie i za to wezwanie do świętości. A przed nami w naszym sympozjum ostatnie już wystąpienie pani profesor doktor habilitowanej Władysławy Bryła. Pani profesor pochodzi z ziemi zamojskiej. Z parafią pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli jest związana od momentu jej utworzenia. Pracuje na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej jako językoznawca, polonista. Przez 16 lat współpracowała także z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Zainteresowania naukowe pani profesor to językoznawstwo historyczne i współczesne. Jest autorką kilku książek i ponad 250 artykułów. Od 30 lat należy z mężem do domowego kościoła. Jest matką trojga dzieci. I co dla nas ważne, pełni funkcję przewodniczącej Rady Duszpasterskiej naszej parafii. Pani profesor doktor habilitowana Władysława Bryła, nasz patron święty Andrzej Bobola. Proszę Państwa, kiedyś u początków tworzenia się naszej parafii zapytałam księdza Jerzego Ważnego, dlaczego taki dziwny patron, o którym nic nie wiedziałam. Ksiądz Ważny odpowiedział, bo to taki dobry patron na trudne czasy, a czasy były trudne. Przedmiotem mojej refleksji ma być modlitwa do świętego Andrzeja Boboli, którą odmawiamy po każdej mszy świętej w naszym kościele. To jest po prostu refleksja nad tą modlitwą. W każdej modlitwie nadawca, czyli człowiek, zwraca się do adresata nadprzyrodzonego, którego nie widzi i od którego nie oczekuje reakcji słownej. Relacja ta opiera się na wierze, że głos ludzki dociera do Boga, do Matki Bożej, do świętych. Ta modlitwa, którą mamy na odwrocie obrazków, zatytułowana jest Modlitwa o pomoc w trudnych czasach. Znajduje się właśnie na odwrocie i to są obrazki wydrukowane przez naszą parafię. Jest to modlitwa ustalona, czyli przewidziana do odmawiania wspólnotowego. Na początku chciałam pokrótce zwrócić uwagę na strukturę tej modlitwy. Składa się ona z tytułu określającego okoliczności, w jakich jest odmawiana, wypowiadana w trudnych czasach. Kto, do kogo, po co mówi? No, jest skierowana do świętego Andrzeja Boboli, mówią wierni. A po co? To za chwileczkę, bo to jest właśnie w treści modlitwy. Modlitwę otwiera apostrofa, inwokacja zawierająca wezwanie do adresata ze sfery sakrum. Święty Andrzeju Bobolo, nasz patronie w trudnych czasach. Ta część modlitwy nazywa się anakleza. Drugim elementem jest tak zwana anamneza, to jest przypomnienie działań świętego. Ty krzepiłeś Polaków w czasach wielkiego zagrożenia. Po anamnezie następuje odpowiedź osób modlących się. Oddajemy się Tobie w opiekę. Zwracam uwagę na formę liczby mnogiej czasownika, która jest wyrazem modlitwy wspólnotowej.
Następnie jest część, w której wierni zanoszą prośby do swojego patrona. Ważne są tu dwa czasowniki. Pomagaj nam wytrwać, wyjednaj nam łaskę. I wreszcie ostatnia część. Modlitwę kończy apostrofa finalna. Prośba. Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Pana. I teraz moja refleksja nad treścią tej modlitwy. Pierwsze słowo modlitwy, święty, oznacza, że Kościół ogłosił formalnie zasługi osoby, do której się zwracamy i zezwolił na kult. Zatrzymajmy się teraz nad sformułowaniem nasz patronie. Co znaczy nasz? Definicje słownikowe podają, że nasz to taki, który jest w jakiś sposób związany z tymi osobami, które mówią. To jest należący do nas, związany z nami. My wiemy, co znaczy nasz dom, nasze dzieci. A jak Andrzej Bobola związany jest z nami? W jaki sposób on jest nasz? Związek ten ma dwa wymiary. Po pierwsze, święty Andrzej jest naszym patronem, to znaczy spośród wielu osób świętych został wybrany, wezwany po imieniu, osobiście, na patrona naszej parafii. Słowo patron pochodzi z języka łacińskiego i oznacza opiekun. A więc jest naszym opiekunem, orędownikiem w sprawach szczególnych. Ojciec Mirosław Paciuszkiewicz, jezuita, długoletni duszpasterz akademicki KUL-u w latach 80., a następnie proboszcz i kustosz sanktuarium świętego Andrzeja Boboli w Warszawie, tak to ujął, kiedy został proboszczem bobolańskiego kościoła na Mokotowie. Cytuję. Przyznam, że interesuje mnie zagadnienie, jak ty, święty Andrzeju, sprawujesz swój patronat. Albo szerzej, jakie są więzi świętego z instytucjami, z ludźmi, których jesteś patronem. Tak to sobie wyobrażam, drogi ojcze Andrzeju, że gdy nadaje się twoje imię komuś z ludzi, gdy wybiera się ciebie na patrona kościoła, parafii czy jakiejkolwiek instytucji, ty wtedy masz większą niż inni święci znajomość spraw danego człowieka albo danej instytucji i możesz wydatniej niż inni święci pomagać. W chrześcijaństwie było poświadczone wiele faktów, że posłańcy Boży wybrani byli specjalnie posyłani przez jedynego Boga do ludzi. Tak działa Najświętsza Maria Panna w Lourdes, La Salette, Syrakuzach. Taką funkcję pełnił Archanioł Gabriel. I ja myślę, że taką samą funkcję względem nas pełni święty Andrzej Bobola przez swój patronat. Ale po drugie, ten święty obecny jest także fizycznie, przez swoje relikwie. Uroczyście sprowadzone z Warszawy w obecności księdza biskupa Ryszarda Karpińskiego. Wielu z nas pamięta te uroczystości. Relikwie, kawałki kości większe lub mniejsze od czasów apostolskich były i są znakami, że święci przebywają wśród nas, zawsze gotowi, by wstawiać się za nami. Wierzymy bowiem w świętych obcowanie i na tym budujemy nasze nabożeństwo do świętego. Kiedyś na grobach ludzi świętych budowano kościoły, my mamy relikwie. Ale pytanie, jak kształtuje się nasza wzajemna więź? Czy to nie jest tylko oczekiwanie, że święty się nami zajmie, bo jest naszym patronem, bo mamy jego relikwie? Relikwie nie są amuletami, nie działają przez samą swoją obecność. Czytamy dalej naszą modlitwę. Wypowiadamy tam słowa, oddajemy się Tobie w opiekę. A co to znaczy? Jakie są rozmiary i obszary tego oddania? Słyszeliśmy takie hasła, to tu stół, cały Twój Jana Pawła II. Wszystko postawiłem na Maryję, błogosławionego prymasa Stefana Wyszyńskiego. Święty Andrzej jest dla nas wzorem oddania. My też chcemy mu się oddawać. A z tego oddania wynika jego śmierć męczeńska. Był oddany Bogu, z tego wynika jego wierność. Zakres i obszar oddania przybliża nam akt oddania sformułowany przez świętego Ignacego Loyolę, którego duchowym synem był święty Andrzej. Zabierz, Panie, i przyjmij całą wolność moją, pamięć moją i rozum, i wolę mą całą.
cokolwiek mam i posiadam. Ty mi to wszystko dałeś, tobie to, Panie, oddaję. Twoje jest wszystko. Rozporządzaj tym w pełni wedle swojej woli. Daj mi jedynie miłość Twą i łaskę, albowiem to mi wystarcza. Na wzór świętego oddaję mu Bogu wszystko, bo miłość i łaska nam wystarczą. A nasz święty, który dzięki swemu patronatowi oręduje za nami, wymaga wzajemności, wspólnego oddania się Bogu, a sam wymaga kultu i modlitwy. Przychodzimy do Niego na nowennę każdego 16 dnia w miesiącu. Odmawiamy modlitwę po każdej mszy świętej, ale czy jest obecny w naszych codziennych modlitwach, w naszym zwykłym, szarym życiu? Czy tylko wówczas, gdy dzieje się coś niezwykłego, gdy w rodzinie dzieje się coś niedobrego, grzech, niezgoda, choroba, gdy przychodzą trudne czasy? Pewnie dla nas wielu ten święty wydaje się taki niedostępny, jakoś przerasta nas, a więź z nim jest trochę mglista, bo to taki wielki męczennik. Jednak męczeństwo wynikało z całego życia Andrzeja. Był duszpasterzem, pracował z ludźmi, miał dar przemawiania, pewnie. Ale i dzisiaj przemawia. Ileż podziękowań formułujemy na kartkach. Może nie wszystkie zostały spełnione, może nie wszystkie otrzymane dary uzdrowienia, nawrócenia, pojednania uprosił nam święty Andrzej. To tylko Pan Bóg wie. Ale ożywił naszą wiarę w to, że wiara uzdrawia. A Pan Jezus powiedział, wiara Twoja Cię uzdrowiła. W anamnezie czytamy, Ty krzepiłeś Polaków w czasach wielkiego zagrożenia. Krzepić to wzmacniać siły fizyczne lub duchowe. Można krzepić się wzajemnie, ktoś może nas krzepić, pokrzepiać. Sienkiewicz napisał trylogię ku pokrzepieniu serc. Andrzej Bobola też krzepił, wzmacniał Polaków. Osobiście podczas epidemii w Wilnie, o czym tu była mowa, i po śmierci. 1702 rok ukazał się Marcinowi Godebskiemu i polecił odnaleźć swoje ciało. Była o tym mowa. Zapowiedział, że otoczy opieką kolegium jezuitów w Pińsku, uchronił je przed zniszczeniem i obietnica została spełniona. 1819 rok. Ukazał się ojcu Alojzemu Korzeniowskiemu Dominikaninowi i zapowiedział wskrzeszenie Polski, mówiąc, Polska zostanie odbudowana. Przypominam, że były to czasy zaborów i taka zapowiedź była wysoce krzepiąca. Beatyfikacja Andrzeja Boboli, 1853 rok. Radość z beatyfikacji krzepiła Polaków. To jest czas między powstaniem listopadowym a styczniowym. Krzepiła Polaków, Litwinów, Rusinów, żyjących niegdyś w Polsce przedrozbiorowej. Te ludy otrzymały swojego patrona. 1920 rok, tu już była o tym mowa, zagrożenie inwazją sowiecką. Z polecenia kardynała Aleksandra Krakowskiego odprawiono nowennę w dniach 6-16 sierpnia we wszystkich kościołach archidiecezji. 8 sierpnia w niedzielę w błagalno-pokutnej procesji gwiaździstej na plac zamkowy przyszła cała Warszawa. Tu kolega mówił, że około 300 tysięcy. Udzielano rozgrzeszenia generalnego i modlono się za przyczyną Władysława Zgielniowa i świętego Andrzeja Boboli, których relikwie były wystawione na ołtarzu polowym przy kolumnie Zygmunta. A w mieście słychać, 15 sierpnia miał miejsce cud nad Wisłą. 1938 rok, Wielkanoc, 17 kwietnia, kanonizacja. I tam zapadła też decyzja o przekazaniu integralnych relikwii ciała świętego męczennika do Warszawy. Zorganizowano triumfalny, wyjątkowy w historii powrót świętego Andrzeja do Polski. Manifestacje religijne miały miejsce w Lublanie, Słowenii, Budapeszcie, Bratysławie, Ostrawie. W Lublanie z wagonu kaplicy relikwie przewieziono do katedry karetą zaprzężoną w 6 białych Arabów, a towarzyszył świętemu 100-tysięczny tłum wiernych. Wieczorem urządzono przepiękne iluminacje. Podobnie było w innych miastach. To był triumfalny powrót. W Polsce ciało świętego witano w wielu miejscach, tu też kolega wspominał, w Czechowicach, Dziedzicach, Oświęcimiu, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Kaliszu i Łodzi. Ojciec święty Jan Paweł II wspominał, w roku 1938 byłem naocznym świadkiem powrotu męczennika do ojczyzny, albowiem jego trumna, jego relikwie wracały do Polski przez różne miasta, między innymi Kraków. I pamięć tego spotkania ze świętym męczennikiem pozostaje dla mnie niezatarta.
17 czerwca 1938 roku relikwie dotarły do Warszawy. Witali je księża biskupi, przedstawiciele Sejmu, Senatu, rządu, wojska, młodzieży. No i tu już też kolega wspominał, ówczesny prezydent Polski Ignacy Mościcki na trumnie Andrzeja Boboli złożył swój krzyż niepodległości jako wotum. O tym wydarzeniu barwnie opowiadał w naszej parafii naoczny świadek świętej pamięci ksiądz Zbigniew Starnawski podczas jednego z pierwszych odpustów parafialnych sprawowanych jeszcze w kaplicy tymczasowej. Osoba świętego obecna duchowo, osoba świętego przy relikwiach jednoczyła Polaków. Wówczas tysiące ludzi modliły się i oddawały mu hołd. 20 czerwca 1938 roku przewieziono je uroczyście do kaplicy ojców jezuitów przy Rakowieckiej. Była to pierwsza kanonizacja w wolnej Polsce, wyzwolonej i zjednoczonej po rozbiorach. Spełniła się przepowiednia obietnica dana ojcu Alojzemu Korzeniowskiemu. Wojenne losy relikwii były zespolone z losami mieszkańców Warszawy. Po zbombardowaniu kaplicy przy Rakowieckiej 26 kwietnia 1938 roku zaistniała konieczność przeniesienia relikwii na Stare Miasto. Owinięto trumnę w czerwony chodnik. Niemcy zatrzymali pochód, ale ujrzawszy księdza uznali, że to zwykły pogrzeb i pozwolili iść dalej. Trwały naloty, ostrzeliwania. Wreszcie jakiś przypadkowy furman przewiózł relikwie na ulicę Świętojańską i tam zostały do czasu powstania. Gdy zbombardowano katedrę i kościół Matki Bożej Łaskawej, to 14 sierpnia 1944 roku zaistniała konieczność przeniesienia trumny do kościoła Świętego Jacka przy ulicy Freta. Po wyzwoleniu z kolei transport trumny z kościoła Świętego Jacka 7 lutego 1945 roku też miał swoją intrygującą historię. Otóż ksiądz kapitan Stanisław Matyjasik postarał się o zgodę z prokuratury 8 Dywizji Piechoty na, cytuję, przewiezienie zwłok jednego z księży w trumnie metalowej z miejsca ulica Długa 5 na ulicę Rakowiecką 61. Święty był przeniesiony jako jeden z księży. Wóz z relikwiami dojechał tylko do ulicy Miodowej, dalej były ruiny. Wtedy wyznaczono 10 żołnierzy do przeniesienia trumny. Przy podpisywaniu protokołu okazało się, że wszyscy pochodzili z Pińska i okolic. Byli wzruszeni, gdy dowiedzieli się, czyją trumnę nieśli, ale gdyby wojsko sowieckie zorientowało się, czyja to trumna, kto jest transportowany, to mogło być różnie. Zauważmy, że wszystkie działania związane, te wojenne, związane z ochroną relikwii, wymagały odwagi. Odwagi ludzi, którzy podejmowali ten trud, bo święty Andrzej Bobola wymaga odwagi. 16 maja 1957 roku encyklika, o której tu mówił przed chwilą kolega, sławi ojciec święty Andrzeja Bobole za heroizm wiary. Ogłoszenie encykliki było połączone z nadaniem godności kardynała Stefanowi Wyszyńskiemu. To też było niezwykle krzepiące wydarzenie w czasach stalinizmu, skutkowało umiędzynarodowieniem kultu naszego świętego. Święty Andrzej Bobola nadal krzepi, ale o tym usłyszymy od naszego czcigodnego gościa, księdza prałata. I już czekamy na to. Funkcja anamnetyczna, czyli to przypominanie dokonań świętego, pozwala mieć nadzieję na obecne i przyszłe działania Andrzeja Boboli, szczególnie w analogicznej sytuacji kryzysu wiary, braku jedności w wielu obszarach, w nas samych, w społeczeństwie i na granicach państw. W błagalnej części modlitwy, do której jest wstępem właśnie to przypomnienie, w błagalnej części modlitwy prosimy o łaskę Bożego pokoju i jedności, o ewangeliczną rozwagę umożliwiającą roztropne postrzeganie rzeczywistości i o wzrastanie naszej wspólnoty do dobra. Boży pokój to zharmonizowanie relacji z Bogiem, z ludźmi, z samym sobą. Źródłem pokoju jest Bóg. Jest Chrystus przez swoją mękę, przez śmierć i zmartwychwstanie. On wszystkich pojednał z Bogiem.
Pokój jest owocem zbawienia. Ale jest też owocem działania Ducha Świętego, jest darem Boga. Tylko człowiek mający wewnętrzny pokój może wprowadzić pokój w rodzinie, społeczeństwie i między narodami. To głosił i za to oddał życie Andrzej Bobola. A dziś media ciągle przekazują nam wiadomości o klęskach, wojnach, terrorystach, chorobach. Ileż niepokoju wywołuje na przykład pandemia. W myśleniu potocznym pokój postrzegany jest jako brak wojny. Ale to tylko jeden, bardzo ważny, ale nie najważniejszy aspekt pokoju. W tradycji biblijnej pokój obejmuje zarówno świecką, jak i religijną sferę życia człowieka. Musimy modlić się o pokój, jeżeli chcemy go doświadczać i nieść innym. Ileż to przecież razy słyszymy, pomodliłam się na różańcu i wreszcie się uspokoiłam. Warto zapytać siebie, a o co się modlę? Czy modlę się o łaskę Bożego pokoju? To jest o taką równowagę ducha, która pozwala mi trwać w prawdzie. To trwanie, to taka postawa wymaga rozwagi i odwagi. A święty Andrzej Bobola uczy nas rozwagi i odwagi. Odwaga to wewnętrzna siła zdolna do pokonania wszystkich przeszkód, które stoją na drodze wiodącej do najwyższych wartości. Potrzebujemy jej do sięgania po wartości religijne i moralne, do tego, aby przyznawać się do Chrystusa. O odwagę trzeba się modlić, bo odwaga to nie siła, nie brawura, ale jest ona związana z rozwagą, z darami i owocami Ducha Świętego, a wśród nich z darem mądrości, rozumu i rady. Rozwaga polega na myśleniu, zastanawianiu się przed podjęciem jakiegoś działania. To namysł, rozsądek. A kryterium oceny naszego myślenia, kryterium oceny w takim namyśle ma być Ewangelia. I to jest ewangeliczna rozwaga, o którą się modlimy w naszej modlitwie. Wartości są bardzo istotne. Nie wszystko można przegłosować, uzgodnić, nie wszystko można tolerować, to jest przyjmować bezkrytycznie, nie wszystko jest względne. Święty Andrzej Bobola uczy, że są prawdy i wartości, których muszę bronić, bo one wynikają z Ewangelii. Są prawdy i wartości większe od ludzkiego życia. I nasi bracia i dzisiaj oddają za nie życie, tak jak niegdyś Bobola. Boży pokój to uporządkowanie najpierw własnego sumienia, wrażliwość na innych, myślenie o wspólnocie narodowej, o wspólnocie Kościoła. Współczesna kultura propaguje izolacjonizm, egoizm. Czy cenię dobro wspólne? Dziś często słyszymy, ale się kłócą o politykach. Co to za Sejm, Senat, samorząd? Ale to my ich wybieraliśmy. Czy modlimy się o dary Ducha Świętego dla nich? Służymy radą? Należy roztropnie postrzegać sprawy własne i sprawy narodu. Ważne jest myślenie wspólnotowe. Wobec podziałów politycznych i społecznych nie wolno być obojętnym, bo jacyś oni to nasi bracia. Przy relikwiach świętego Andrzeja Boboli jest miejsce na modlitwę za Kościół, za wszystkich chrześcijan i za niewierzących. Paradoks życia i śmierci świętego polega na tym, że nie tylko jednoczy w myśleniu o chrześcijanach Zachodu i Wschodu, ale też przywodzi na myśl tych, którzy go nienawidzili, nosi na swoim ciele widoczne po dziś dzień ślady ich rąk, ślady męczeństwa, a to aktualna przestroga. I jeszcze taka jedna refleksja. Ojciec Wacław Oszajca podczas rocznicowej nowenny w 1988 roku powiedział: jak za życia, tak i po śmierci święty Andrzej wciąż wędrował i zjawiał się wszędzie tam, gdzie był potrzebny. Wiódł go przecież duch miłości. Dlatego gdziekolwiek się zjawiał, tam był u siebie, tam znajdował sobie zajęcie. Gdziekolwiek się znajdował, był tam niezbędny. Zaraza, nędza materialna i duchowa, wrogość, zasadzki nieprzyjaciół i pośród tego posługa duszpasterska, kazania, chrzty, spowiedzi, misje. I wreszcie nadszedł dzień, gdy musiał to przypieczętować życiem
albo za cenę tego życia wszystkiemu zaprzeczyć. Zwracam uwagę, że ojciec Andrzej zjawiał się tam, gdzie był potrzebny i tam znajdował zajęcie i tam był niezbędny. I w którymś czasie ojciec Andrzej przybył do nas jako patron kościoła i poprzez swoje relikwie. Widocznie jest nam potrzebny i chce działać. Chce, abyśmy dawali sobie zajęcie, abyśmy prosili go o orędownictwo w sprawach godnych człowieka wierzącego. Nie możemy marnować czasu i lekceważyć możliwości współpracy ze świętym patronem dla wspólnego dobra. Nasza modlitwa w apostrofie finalnej ma czasownik orenduj. Orenduj za nami, to znaczy wspomagaj nas. To forma życząca, która gramatycznie nie ma wyznaczonego czasu. Sygnalizuje ona funkcję profetyczną, prorocką, orenduj za nami, ale też orenduj za nami teraz, orenduj za nami w przyszłości. Nie ma tutaj gramatycznego wyznacznika czasu. Nie ulega wątpliwości, że święty niejako syntetyzuje nasze dzieje. Zapowiadał wolną Polskę, chronił nas podczas wojen. To można mieć też nadzieję i na przyszłość. Tę prorocką funkcję osoby świętego podkreślał Jan Paweł II 29 maja 1988 roku podczas modlitwy Anioł Pański w 50. rocznicę kanonizacji. Cytuję. Bóg pozwolił świętemu Andrzejowi stać się znakiem nie tylko spraw przeszłych, ale także i tych spraw, na które czekamy, do których się przygotowujemy, znakiem nie tylko tego, co dzieliło i dzieli aż do śmierci męczeńskiej, ale także tego, co ma połączyć chrześcijan. Gdzie indziej Jan Paweł II mówił, cytuję, wiele z tego, co będzie jutro, zależy od zaangażowania się dzisiejszego pokolenia chrześcijan. A może dzisiaj znowu powinniśmy szukać ratunku, jak w 1920 roku, kiedy stajemy wobec zagrożeń, a Pan Bóg daje nam orędownictwo świętego. Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Pana. Dziękuję bardzo za uwagę. Bardzo dziękuję. W ten sposób dobiega końca ta część panelowa naszego sympozjum pod hasłem Święty Andrzej Bobola, tożsamość narodowa Polaków. Chciałem, żeby ksiądz Józef, nasz prałat, powiedział jeszcze jedno zdanie, ale już jest tak późno, że boję się, że się nie wyrobimy. Mam nadzieję, że ksiądz prałat zechce to podsumować też dzisiaj w kościele. Ale zaraz jeszcze jedno zdanie będzie. Niemniej, kochani, wszystkim, którzy wzięli udział od strony prelegentów. Jako proboszcz chciałem wam bardzo, bardzo podziękować. Jest to niesamowita kopalnia wiedzy, którą żeście nam przekazali. Te dwa dni, ja tutaj siedziałem non-stop, są naprawdę nieprawdopodobne dla mnie jako dla proboszcza, ale jestem przekonany, że dla parafii, bo z tego będą publikacje, te materiały będą w internecie do oglądania. One są niesamowicie dla nas cenne i ufam, że będziemy się uczyli właśnie tej świętości w praktyce świętego Andrzeja Boboli. O tym jeszcze dzisiaj też powiem w kościele. Chciałem podziękować Radzie Naukowej przy parafii świętego Andrzeja Boboli. Jej szefową jest pani Władzia Bryła, profesor, pan Janusz Wrona, pani Dorota Kolna-Zbiela i pan Adam Biela. Bardzo wam dziękuję za to, że powyżejście byli motorami. Dziękuję, dziękuję. Spotykaliśmy się, dyskutowaliśmy i ten program, który tutaj państwo mieliście okazję dzisiaj usłyszeć, jest właśnie wynikiem intelektualnej refleksji tych państwa i ich układów, i ich chęci zaproszenia przeróżnych prelegentów, których właśnie mieliśmy dzisiaj tutaj i wczoraj na naszym sympozjum. Panie Janie Niebiegalski, bardzo dziękuję za to, że bardzo tym swoim ciepłym głosem wprowadzała nas w atmosferę doświadczenia tego naszego sympozjum. O prałacie niżniku to będziemy już mówili tylko w kościele, natomiast jest z nami pan docent Henryk Stefanek.
On jako partner naszego wydarzenia jest prezydentem Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej, choć już jest akademią. Jutro, w poniedziałek, będzie oficjalnie ten dokument przekazany przez ministra. Chciałem panu bardzo podziękować za przyjęcie zaproszenia, za współpracę, bo wiedziałem, że to jest też takie trochę... Tak zastanawiałem się, jak pan zareaguje na to, ale bardzo dziękuję za takie pozytywne przyjęcie zaproszenia i za całą pomoc, jaką pan okazał nam. I pan docent ma tutaj specjalność, że... Mario, nie wychodź, bo jeszcze jest książka. Słuchajcie, pieśń o ziemi naszej, Wincentego Pola. Każdy dostaje taką książkę od pana docenta jako pamiątka dzisiejszego spotkania. I słuchajcie, mamy 12 minut na to, żeby przejść do kościoła na mszę świętą, której przewodniczyć będzie ksiądz prawa Józef Niżnik.